Ja mam na imię Teresa i będę dzisiaj z Wami spędzała najbliższe 4 godziny. Tylko proszę o informację, czy na pewno dobrze mnie słyszycie, bo w zależności od tego będę uruchamiać pewne rzeczy. Super. Bo nie odpalałam słuchawek, ale wiecie też, że czasem nie było pogłosu, ale dzisiaj nawet mój mąż znał, że będzie mecze oglądał w innej przestrzeni, w związku z tym, że odbywają się webinary, więc w zasadzie możecie słyszeć tam w tle tylko mojego kota czasami, który będzie się odzywał. Już sobie zaglądnę. Kogo tam mamy? Bo zwykle jakiś pan się tam lubi ukryć. Ale widzę, że chyba pana nie mamy, same panie. No to drogie panie, zacznijmy od tego, czy mogę do was przez webinar zwracać się personalnie na ty, ponieważ sama też jestem nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i chciałabym, żeby podejść do tematu tak mocno po partnersku. Więc jeśli nie macie nic przeciwko, to chciałabym do was zwracać się jak do koleżanek. Może tak być? Hello. Super. Powiedzcie mi proszę, czy jesteście na webinarze po raz pierwszy, czy jest już to kolejna przygoda z webinarami w ramach programu? Pierwszy. Interesuje mnie szczególnie, czy jest wśród Was osoba, która była na pierwszej części webinarów z robotu. Ponieważ w zależności od tego, czy tam ktoś był i jak duża jest to grupa. Czyli chyba nie mamy nikogo takiego, kto był na tej pierwszej części. Okej. Super, to wiem w takim razie, od czego będziemy sobie zaczynali, jak to będzie wyglądało. Więc myślę, że możemy powolutku zaczynać. Słuchajcie, chciałabym, żebyście sobie na początku przygotowały gdzieś tam na podorędziu też tablety. Czy któraś z Was ma może. Aha, właśnie. Tam, słuchajcie, mistrzowie się odzywają, że się ktoś. Tam się ujawnił przed końcem roku, jeszcze w sobotni poranek i w momencie, kiedy mundial i chyba mecz koło 11, to tym bardziej ciepłe pozdrowienia. Powiedzcie mi proszę, czy któraś z Was ma roboty zabrane do domu? No mam świadomość, że czasami jest ciężko sprzęt zabrać, wynieść, ups, ale dobra wiadomość jest taka, że spokojnie wasza praca nie pójdzie na marne, dlatego że część projektów będziemy mieli możliwość sobie zapisać na tabletach, nawet nie mając robotu. Natomiast reakcje i to, co się będzie działo, będę mogła wam pokazać u siebie. Ja tak muszę wam powiedzieć, że ja mam takie centrum dowodzenia, bo ja mam tu z lewej strony, wiecie, gdzieś tam tablet, z prawej robot, wszystko jest na wyciągnięcie ręki. Wy macie ten plus, że możecie w każdym momencie wstać i gdzieś sobie tam powędrować. Więc ja muszę tutaj mieć takie centrum dowodzenia, więc mam nadzieję, że wszystko będzie ogarnięte. To w takim razie, zanim zaczniemy, mam jeszcze jedno pytanie. Pytanie, w zasadzie prośbę. Chciałabym, żebyście dały mi taką informację, na jakich aplikacjach udało Wam się do tej pory pracować z dzieciakami podczas zajęć? Z dzieciakami. Które aplikacje do robotów wykorzystywałyście podczas zajęć? Dziewczyny, które używały Blockly, czy to już była taka rozbudowana praca z Blockly, czy raczej podstawy podstaw?
O, jak ładnie. Anna i Ania, jedna pod drugą. No to ostatnie pytanie, już będę wiedziała, jak całość Wam tutaj pokierować. Czy używałyście na zajęciach DOTA? Ula, to jest super. No to słuchajcie, myślę, że mam taką ogólną orientację w tym, co już wiecie i na czym możemy pobazować. Jeżeli pewne rzeczy, które usłyszycie z mojej strony, będą jakoś powtórką, to też dawajcie znać. Natomiast do tej pory, prowadząc webinary z robotów, udawało mi się jednak zaskoczyć trochę grupę, więc mam nadzieję, że również tak będzie u Was. Czym będziemy się tak naprawdę dzisiaj zajmować? Spróbujemy sobie znaleźć takie aktywności, które będziecie mogły w łatwy sposób wykorzystać podczas zajęć, wplatając je jako taki integralny element zajęć edukacji wczesnoszkolnej, dlatego że obserwując zajęcia z naszymi nauczycielami, a także rozmawiając z nimi często, wskazują, że brakuje im takich rozwiązań, które pozwalają im na szybkie wplecienie robotów z zajęcia, a nie na poświęcenie tematowi związanym z pracą z robotami całego bloku, w którym pracują. Wy w momencie, kiedy będziecie zaczynały pracę od września, być może już nawet nowymi grupami, czyli nie takimi, które miałyście w programie, będziecie od nowa sobie planowały pewne zadania i aktywności, dlatego nie zawsze będzie to 1,5 godziny jak do tej pory. Czasami to będzie szybka inicjatywa na 45 minut, czasami to będą zajęcia świetlicowe, bo pracujecie w różnych grupach, być może prowadzicie też inne przedmioty. W związku z tym wydaje mi się, że ta propozycja będzie atrakcyjna. Tym bardziej, że wiem, że część z Was być może prowadzi takie zajęcia w ramach wakacji, na przykład z dzieciakami. U nas w Krakowie, bo tak na marginesie jestem z Krakowa, więc troszkę mam do Was tam chyba daleko, chociaż jeszcze nie najdalej. Najdalej domówiłam chyba do NUTS-u Szczecińsko-Pyrzyckiego, chyba że to Wy. Słuchajcie. O, ktoś tam się odezwie. Bo już mi się w sensie te Wasze numerki mylą. Ha, widzicie, mam was. Słuchajcie, zawsze czujne. Słuchajcie, na koniec świata nadajemy te informacje. A, jest. Dałyście się, słuchajcie, złapać. Dobrze. Moje drogie, wiem, że jesteście bardzo daleko. Nie wiem, jak wygląda u Was dokładnie organizacja pracy, na przykład w wakacje w szkołach, ale u nas w Krakowie jest tak, że odbywa się od wielu lat taka akcja Lato w szkole i wtedy nauczyciele prowadzą też zajęcia w szkole z dzieciakami, bardziej w takiej formie półkolonii. Czy u Was coś takiego się odbywa? U Was nie. Okej. No ale być może któreś z Was będą coś, a nie w szkole, no właśnie gdzieś tam na tym gruncie prywatnym, być może któreś z Was będą tak działały, ale też zależy mi, żeby te aktywności dzisiaj pokazane były takimi łatwymi i przyjemnymi do wrzucenia ich w momencie, kiedy wrócicie we wrześniu do szkoły, ale nie tylko. Zwróćcie uwagę, że przed nami ostatni tydzień szkoły. Tak, wiem, że to jest nieprawdopodobne, ale ostatni tydzień szkoły. No i dzieciaki są troszkę w innej czasoprzestrzeni, mam wrażenie. W związku z tym myślę, że to, co dzisiaj zaproponuję. O właśnie. Dzięki, Ula. I myślę, że to, co dzisiaj zaproponuję, będzie taką ciekawą propozycją na to, żeby nieco odmienić te jeszcze działania, które będą odbywały się w ciągu najbliższych dni. No ale nie da się ukryć, że żeby w ogóle ruszyć, musimy sobie jednak przyswoić kilka informacji takich w zakresie podstawowym z samą obsługą tych aplikacji. Więc ja zaplanowałam dzisiejszy webinar w taki sposób, że pierwsza część to będzie jednak troszkę teorii, czyli jak, co, gdzie odnaleźć, gdzie szukać. Druga poświęcona będzie
poświęcona będzie już konkretnym programom, które możecie ułożyć, jak je wpleść w treści edukacyjne zajęć. Natomiast na sam koniec pokażę Wam parę miejsc, gdzie można znaleźć kilka ciekawych inspiracji, takich do poćwiczenia w wakacje być może, żeby jeszcze się tak pozytywnie wkręcić w pracę z robotami. Słuchajcie, bardzo proszę, jeżeli oglądacie sobie webinar na komputerach, żeby otworzyć sobie jakiś plik tekstowy, jakiś dokument tekstowy, w którym będziecie mogły sobie zapisywać linki. Ja linki będę wrzucała na czacie, one będą linkami aktywnymi, więc wystarczy sobie na nie kliknąć. Natomiast warto, żeby sobie te informacje zapisywać, bo potem mimo tego, że webinar jest nagrywany, to nie będziecie miały możliwość sobie przeklikać tego adresu, a czasami jest tak, że te linki są naprawdę obszerne. Więc bardzo proszę chwilę dla Was, żebyście sobie przygotowały taką przestrzeń do wykorzystywania materiału, dobrze? A ja już też moją kopalnię otwieram. Fajnie. Szybka grupa będzie. Dobrze. Tak na marginesie muszę Wam powiedzieć, że jak wczoraj wróciłam z ciekami z trzydniowej wycieczki do Krynicy Zdrój i od razu tak, słuchajcie, na głęboką wodę skoczyłam na radę pedagogiczną. No i dzisiaj muszę Wam powiedzieć, że liczę na to, że będziecie taką prężną grupą, mocno tutaj wspierającą, dynamiczną, żeby mnie też tak jeszcze napędzić potem wszystkim do działania. Fajnie, super, super, słuchajcie, że mamy. No to moje drogie, czy miałyście okazję zapoznawać się, czy miałyście okazję zapoznawać się ze stroną Wondera, czyli producenta Dasza i Dota? Czy przeglądałyście kiedyś materiały, które się tam znajdują? Bo czasami jest tak, że pewne najprostsze rozwiązania są w zasadzie na wyciągnięcie ręki, a jednak nie zawsze po nie sięgacie. Czekajcie, prawdopodobnie mnie tam słyszycie. Mi się coś tutaj. Was. Miałam jakiś problem, słuchajcie, już, dziewczyny. O, słuchajcie, przepinając strony, po prostu wszystko się zawiesiło. Więc nie przerażajcie się, bo czasami takie problemy techniczne mogą też wystąpić, więc w takiej sytuacji nie uciekajcie, bo ja sobie szybciutko odświeżę obraz i po prostu wrócę do Was. Ale wiecie, jak to jest z komputerami przed zakończeniem roku, one się zawsze wtedy psują. No dobra, dobra, sytuacja opanowana. Sytuacja opanowana. Mamy plik, zaczynamy. Już sobie tylko rzucę okiem, zerkałam. OK. Dziewczyny, kopalnią wiedzy, jeśli chodzi o pracę z Daszem i Dotem, na pewno jest strona Wondera.
I na stronie Wondera macie takie dwie zakładki. Ja za chwileczkę stronę Wondera wam wrzucę w link. I teraz, żebyśmy jeszcze rozróżniły. Mamy dwie strony Wondera. Mianowicie mamy polską i mamy amerykańską. Na polskiej mamy takie rzeczy, które oczywiście będą dotyczyły bezpośrednio naszego działania. Wejdźcie sobie proszę na tą stronę. I słuchajcie, strona Wonder, główna strona Wonder ma w swojej zakładce na dole pod obrazkami akcesoria, ma dowiedz się więcej i przeprowadzi nas, jak tam kliknijcie na niebieskie pole, na stronę, która się będzie nazywała Make Wonder. Make Wonder. Można sobie na nią wejść zarówno przez ten link główny, jak i przez ten link na dole, dlatego że można to bezpośrednio połączyć. I na stronie Make Wonder, ja już wam tutaj wszystko pokazuję. Mamy taką zakładkę dla nauczycieli. Słuchajcie, mamy zakładkę dla nauczycieli. Mam nadzieję, że widzicie. I teraz mamy tam dwie takie fajne zakładeczki. Inspiracje nauczycieli to jest takie miejsce, gdzie nauczyciele pracujący z Daszem i Dotem z różnych, nie tylko z Polski, wrzucają propozycje tego, co zrobili na zajęciach z dzieciakami. My parę z tych rzeczy, które są tutaj, będziemy sobie dzisiaj omawiać, jak to zrobić. Natomiast w zakładce scenariusza lekcji znajdziemy już konkretne materiały opisane z dokładnym pakietem informacji, jak należy się do tych zajęć przygotować. Walorem tych scenariuszy jest to, że one są scenariuszami stricte do edukacji wczesnoszkolnej, czyli edukacji zintegrowanej, gdzie jak widzicie, treści tematyczne łączą w sobie różne obszary edukacyjne, które wyposażacie dzieci. Dlatego warto, jeśli troszkę przez wakacje podziałacie, jednak zaglądnąć sobie na tą stronę, bo jest tam sporo inspiracji z gotowymi, opracowanymi scenariuszami. Natomiast jeszcze na dodatek, każdy z tych scenariuszy ma dokładnie opisany skrypt, który będziecie uruchamiały. Natomiast trzecia zakładka do pobrania to jest takie kompendium wiedzy na temat tego, jak pracować z poszczególnymi programami. I wy w swoich pudełkach, wonderpakach, powinniście mieć taki poradnik dla szkół. Jak sobie na niego klikniecie, to wam się otworzy w takiej wersji. I w tym poradniku dla szkół jest taka, oczywiście po przeglądnięciu całości i poza takimi rzeczami, które wy już doskonale znacie, tam jest taka świetna zakładka, taka bardzo dobra strona. O tu. Która prezentuje nam aktywatory, które pojawiają się w aplikacji Wonder, ale część z nich pojawia się także w aplikacji Blocky.
Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że dzisiaj programy, które będziemy sobie układały i planowały, będą bardzo często oparte o aktywatory, tak, żeby od robotów uzyskać jakąś określoną reakcję, na którą będą reagowały nasze roboty. Tak, Agata, ja też uważam, że scenariusze są naprawdę dopracowane i Wonder dba o to, żeby tam nie trafiło byle co, więc to jest naprawdę, naprawdę dobre źródło informacji. No i oczywiście część scenariuszy też na Wikipedii Mistrzów Kodowania w zakładce Dash i Do. Natomiast ja dzisiaj chciałabym się skupić na takich rzeczach, które będą takim daszem do tym troszkę w pigułce. Zaraz jeszcze do tych aktywatorów, bo warto, żebyście sobie ten plik, który tam się pojawił, czyli ten przewodnik dla szkół, żebyście sobie go zapisały jako plik PDF, dlatego że wszystkie pliki, które dzisiaj będą, i linki, które będziemy sobie wrzucali, jesteście w sobie gdzieś tam wrzucić i zebrać. Więc to będą te dwie zakupy. Chciałabym teraz przejść tak naprawdę do tej naszej teoretycznej części. Czy któraś z Was może tak śmiało powiedzieć, że wie, do czego służą w zasadzie wszystkie bloczki w aplikacji bloku? Czuję się w tym naprawdę fajnie. Ok. To dlaczego pytam? Nie dlatego, żeby któraś tu się musiała przyznawać do jakiegoś tam swojego wewnętrznego smutku, tylko dlatego, że zależy mi, żebyście faktycznie poruszając się po blokli dzisiaj miało takie poczucie, że wiecie, gdzie czego szukać. Słuchajcie, wrzucam Wam link. Odpalcie sobie ten link. Tylko bez tego tłumaczenia bloku. Słuchajcie, to jest taka ściągawka. Nie boję się tego powiedzieć. To jest ściągawka. Dlatego, że bardzo często spotykamy się z taką informacją od nauczycieli, że nie będę korzystała z blokli, bądź z Wondera, dlatego że tam wszystko jest w języku angielskim, a ja się nigdy nie uczyłam języka angielskiego, w związku z tym po prostu nie będę na tym pracowała. I teraz z jednej strony rozumiem obawy, ale z drugiej strony tak naprawdę obycie się w tych bloczkach i praca na tym segmencie bloczków pozwala Wam później na płynne przejście do działania na aplikacjach anglojęzycznych. I wbrew pozorom jest tak, że to bardzo często my jako nauczyciele mamy jakieś realne obawy, że troszkę się wygłupimy, bo na przykład przeczytamy błędnie nazwę, bo coś pomylimy, a dzieciaki wchodzą w to po prostu odgórnie i w zasadzie nie mają z tym większej trudności. Zawsze możemy podać dzieciakom informacje o tym, gdzie mają zaglądać, do której piosenki szukać bloczków. Możemy podać informacje o tym, w jakim kolorze, na jakim kolorze bloczków będziemy w danym momencie pracować. No i teraz tak, mamy w zasadzie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zakładek. Pierwsza zakładka dotyczy ruchu i to jest taka istotna zakładka, dlatego że ona rozpoczyna nam każdy program, a ponadto pozwala nam na poruszanie się właśnie aktywatorami, o których wcześniej wspominałam i które jeszcze będę omawiała. Czyli po wprowadzeniu odpowiedniego bloczka startowego, robot będzie reagował na dany bodziec, tak bym to ujęła. Albo reakcja będzie wywołana poprzez naciśnięcie strzałki na tablecie, tej, która jest w lewym dolnym rogu, albo po wykonaniu określonej czynności z robotem, po odpowiednim dotyku, bodźcu bądź jakiejś reakcji wzrokowej.
My dzisiaj z tej opcji funkcja w zasadzie nie będziemy korzystać, ale pokażę, gdzie jej można użyć. No i mamy też opcję, że po zakończeniu całego programu nasz program wraca do początku. Następnie mamy bloczki ruchu. I jak pewnie wiecie, bloczki ruchu w dużej mierze, a nawet w całkowitej, dotyczą dasza, ponieważ dot się nie porusza. Natomiast to nam daje pewną ciekawą furtkę do działania na daszu i docie jednocześnie, o której też powiem. Pierwsze dwa bloczki to jest poruszanie się do przodu i do tyłu. I pewnie zauważyłyście, rozwijając i klikając kiedyś te bloczki, że ta liczba, która jest tutaj wpisana, jest jednocześnie przełożona na centymetry. No i mamy możliwość ustalenia, z jaką prędkością będzie jeździł dasz, co jednocześnie otwiera nam takie pole do działania, że możemy daszem na przykład wykonywać pomiary bądź planować jego trasę po macie, która też jednak ma określoną długość tych bloczków bocznych. W związku z tym mamy możliwość zaplanowania, ile bloczków, ile kafelków zostanie przejechane. No i bardzo często też wiem, że pracujecie w szkołach na korytarzach, gdzie macie jakieś tam kafelki, więc można tą trasę zaplanować w takich jednostkach standardowych, typu metr, 50 cm, na przykład robiąc labirynty, ale o tym też chwilę później. No i mamy, słuchajcie, skręty. Skręć w lewo, tam trzeba będzie określić stopień. I tu już wykorzystujemy te informacje, które na pewno wykonywałyście z dzieciakami w momencie, kiedy mieli się obrócić w lewo, skręcić w prawo podczas takich zajęć codziennych na macie, bądź grając w hobby-robi. I tu jest taki ciekawy aktywator, który dla mnie z jednej strony powinien być jednak gdzieś tam wyżej, bo to jest też reagowanie na reakcję, ale jest tutaj, czyli odwróć się w kierunku głosu. Następnie mamy bloczki ruchu głowy, spójrz w lewo, spójrz w prawo. I teraz, czym one się będą w praktyce różniły? Mianowicie, kiedy będziemy miały dasza, to on w lewo i w prawo będzie tylko się rozglądał, natomiast nie będzie góra-dół, natomiast nie będzie obracało się jego ciało, więc żeby sobie tych bloczków nie pomylić, bo jeżeli zależy Wam, żeby robot się obrócił w określoną stronę, to będzie jednak ta kategoria tutaj, czyli obrót, skręć. A tu mamy tylko obrót głowy, czyli bardziej spójrz. Następnie mamy światła. Wszystkie światełka. Lewe ucho, prawe ucho, przód. Tak, no i jeszcze tylne, no i słuchajcie, oko, o którym też będziemy dzisiaj trochę mówić. Czy pamiętacie, ile diodek w oku ma dasz i dot? Przyjmujemy zakłady, zobaczymy, kto liczy. Ile diodek w oku ma dasz i dot? Ja tam czasem tak będę wzywać do odpowiedzi, ale to bardziej dla mnie, żebym wiedziała, że macie funkcje życiowe w normie. Któraś z Was kiedyś liczyła, ile światełek ma Wasz dot wokół? O, to słuchajcie, to odkryjemy. To na razie nie zdradzam, bo to będzie oko ma jedno. Ania, to na razie z wersją oko ma jedno, a jeszcze diodki zaraz będziemy mogły odkryć. Dobra, to nie zdradzam nic. Słuchajcie, to nie zdradzam nic dalej. Ale taka ciekawostka, która pozwoli nam dalej popracować. Diody to... A, to dobra, przepraszam, Ania, pamiętam, podstawy podstaw, okej, okay, podstawy podstaw. No i słuchajcie, dźwięki. I teraz, dlaczego warto... Robocik szalał. Słuchajcie, dlaczego warto widzieć, czym te poszczególne zakresy się różnią? Bo na pewno zauważyłyście, że Dash i Dot mają opcję dźwięki i animacje. I tak naprawdę dźwięki to są takie reakcje krótkie, które nie są połączone z ruchem. To jest istotne, żeby to zapamiętać. Natomiast animacje to jest zarówno dźwięk, jak i jakiś ruch, który wykonuje robot.
Dlaczego to jest istotne? Dlatego, że czasem chcemy się tak popisać i na przykład zaplanować na końcu, że robot coś wykona, ale zapominamy o tym, że robot też miał stać w jakimś miejscu, no i pozwalamy na uruchomienie animacji. No i wtedy okazuje się, że dasz sobie robi ha-ha-ha-ha-ha-ha i on się wtedy obraca i nagle ląduje pod szafą. No i o tym trzeba pamiętać, dlatego że jeżeli chcemy, żeby program nam się zakończył w jakimś miejscu, to zdecydowanie pracujemy na opcji sound, czyli dźwięki. No i dodatkowo tutaj, no oczywiście mamy to, co on może powiedzieć, zwierzęta, pojazdy, dziwne odgłosy i my sounds, czyli odgłosy, które nagram ja. Tych odgłosów jednocześnie może być nagranych 10. A i co jest jeszcze istotne? Odgłosy nagrywają się w pamięci robota, a nie tabletu. No i dlaczego to jest istotne? Dlatego, że przygotowując się na przykład na danym daszu, musicie pamiętać, że jeżeli chcecie mieć w pakiecie dźwięki, które tam nagrałyście, to musicie odpalić dobrego dasza, a nie dobry tablet. Dlatego to jest istotne. Powiem Wam w ramach anegdoty, że nasza koleżanka jako trener opowiadała, że pożyczyła kiedyś sobie roboty i właśnie chciała coś tam odpalić z dźwięków, a w zakresie dźwiękowym były nagrania ze szkoleń naszych nauczycielskich, więc sami sobie pewnie wyobrażacie, albo jak aktywnie działałyście na szkoleń, co tam na tych robotach było nagrane, więc trzeba być czujnym, bo to zostaje w pamięci robota, więc można to zawsze odtworzyć. I to, że po cichutku, potajemnie coś nagrałyście, używając swojego tabletu, nie oznacza, że dzieci tego nie odtworzą w szkole. I właśnie animacje na powitanie, taniec, emocje, wyścig. To tak na marginesie, te opcje tutaj, Race, one są bardzo mocno skorelowane z puzzlami, które są dostępne w aplikacji Blokli, o których też powiem. No i potem zostają nam jeszcze bloczki kontroli. W tych bloczkach kontroli istotny jest ten bloczek zatrzymania, pętli. Jeśli chcemy, żeby jakaś zabawa odbywała się u nas cały czas, czyli żeby nam się zabawa nie wyłączyła, to mamy taki bloczek repeat forever, czyli powtarzaj w nieskończoność, dopóki nie wyłączę, nie zamknę, koniec. Natomiast tu mamy takie bloczki warunkowe. Jeżeli dasz spotka coś tam, zobaczy coś tam, to zareaguje w określony sposób. No i na końcu mamy bloczki zmiennych. Czy któryś z Was się udało działać na zmiennych? Pytam czysto egoistycznie, bo ja nie ukrywam, że zmienne, bo również jednak podczas zajęć odkrywałam na samym końcu. My dzisiaj sobie pokażemy taką opcję prostej zabawy ze zmiennymi, żeby Wam poszerzyć horyzonty i żeby troszkę odczarować to pojęcie, ponieważ zmienne kojarzą się jednak już troszkę z bardziej zaawansowaną techniką, a w praktyce okazuje się, że wcale to nie gryzie, więc mam nadzieję, że też to uda się odczarować. No i na końcu dziewczyny mamy wyrzutnie. No mi wyrzutnie jest ciężko Wam dzisiaj pokazywać i ładować, dlatego że po prostu chciałabym tego dasza trzymać w powietrzu, ale mam nadzieję, że podczas kolejnych webinarów uda się jeszcze takie informacje wrzucić, dlatego że musicie pamiętać, że my wszystkie te webinary nagrywamy dla różnych noców i też troszkę te informacje między webinarami się różnią, więc w każdym webinarze pojawia się coś nieco innego, więc będzie można sobie też obejrzeć te webinary z innych nosów. Dziewczyny, czy pytania do bloczków? Czy jakieś pytania do bloczków? Jeśli cokolwiek Wam się pojawi w trakcie, takiego, że no nie jest to jasne, bo ze mną to tak różnie też bywa, to proszę, żebyście wrzucały na bieżąco. Już nauczyłam się patrzeć lewym okiem na czat, więc już całkiem nieźle mi to idzie, nawet mi to zwykle nie umyka, więc jest nadzieja. Okej, czyli możemy ruszać dalej. Często podczas zajęć spotykałam się z taką informacją ze strony nauczycieli, że
Zastanawiacie się, jak w ogóle ruszyć z pracą. Napiszcie sobie te bloczki, tak, przepraszam, że się wtrąciłam, ale zapiszcie je sobie w PDF-ie jako plik, żebyście je miało na dysku, bo możecie sobie wydrukować tą instrukcję i mieć ją podczas zajęć. Dziewczyny, bardzo często pojawia się takie pytanie, no dobra, Teresa, no są roboty, no ale jak w ogóle zacząć? Jak w ogóle zacząć dyskusję z dzieciakami na temat pracy z robotami? No i to pytanie mnie też tak długo nurtowało i zastanawiałam się, ponieważ i pytam na każdym webinarze o to, z czym kojarzą się waszym dzieciakom roboty? Bądź z czym kojarzyły się w momencie, kiedy zaczynały się pracę z robotami? A jak, słuchajcie, jeżeli z zabawką, to do czego chciał używać roboty? Muszę Wam powiedzieć, że takie zapaliłyście mi światełko pozytywu, dlatego że ja nie ukrywam, że bardzo często, kiedy rozmawiam z dziećmi na temat robotów, to mam wrażenie, że pojawia się taka ciemna strona robotu. To znaczy, roboty kojarzą się w dużej grupie dzieci z jakąś maszyną dużą, która się będzie poruszać, która może coś zniszczyć, która ma supermoce. I trochę miałam takie wrażenie, że dzieci mają troszkę taką, nie chcę powiedzieć morderczą, ale ciężką wizję tych robotów, częściej rozpatrując je w kategorii trochę jak z Transformersów, czyli czegoś, co gdzieś tam się porusza i ma właśnie siłę, niż czegoś, co formalnie powstało po to, żeby pomagać człowiekowi. No właśnie, takie mam wrażenie, że jednak troszkę przez gry, oczywiście, żeby była jasność, ja bardzo lubię gry komputerowe, ale odpowiednio dobrane dla dzieci i że troszkę ta wizja jest zamazana. Dlatego zawsze zadając sobie pytanie, jak zacząć w ogóle dyskusję o robotach z dziećmi, uważam, że trzeba wyjść od pozytywu i od punktu, który pokaże dzieciom walory pozytywne robota. Jako narzędzia, które w wielu sytuacjach może pomóc człowiekowi. Nie wiem, czy znacie zasoby Uniwersytetu Dzieci. To jest taka strona z bezpłatnymi materiałami dla szkół, gdzie można zdobyć scenariusze zajęć i w ramach właśnie takiego programu, w tym roku Technologie z Klasą również, pojawiła się seria filmów o robotach. Ja chciałam wam jeden z nich pokazać, który według mnie może być właśnie pozytywnym punktem rozpoczęcia dyskusji o robotach. Ja włączę kamerę swoją, obejrzycie film, myślę, że wszystko. Zacznę się. Jestem pracownikiem Centrum Zajmujemy się obecnie najciekawszym z naszych pytań przestrzeni prawnej. Właśnie tutaj możemy stworzyć takie projekty jak Pogadamy z prostu tego, przyprogramowy wirtualny. Ale dzisiaj chciałbym Wam przedstawić kogoś drugiego. To jest inny. Nie musisz mnie, Agata, widzieć. Zaraz się pojawię.
jest zdrowotny w braku. Jak myślicie, co to tam robić? Proszę, po prostu są świetne. Ja najbardziej lubię, gdy mi chcą to zabawę. Całkiem sprawnie mi to poszło, prawda? Ale Julii potrafi o wiele więcej. Jestem stworzony, żeby pomagać człowiekowi w zadaniach trudnych, bardzo trudnych, a nawet niemożliwych do wykonania. Julii został wyposażony w ramiona, więc się przybiło się. Oraz dłonie, które można wyposażyć w dowolnie na swój terytorium. Wyposażony jest również w kamery, które pozwalają mu zobaczyć przedmioty na tym terytorium oraz zaawansowane systemy bezpieczeństwa, dzięki którym można pracować na przestrzeni. W dzisiejszej lekcji dowiecie się, czym są roboty przemysłowe i jaka jest ich rola w rozwoju. A no właśnie. Podoba mi się ten materiał, dlatego że on pokazuje taką pozytywną stronę korzystania z robotów. Odpowiadając na pytanie, jak zacząć, wydaje mi się, że warto pokazać dzieciom właśnie ten aspekt pomocowy i wspierający w różnych dużych firmach, również w zakresie produkcji, w zakresie wykonywania operacji wielogodzinnych, które człowiek nie jest w stanie wykonać, czy też nawet do rozbrajania bomb, bo przecież też jest tam wykorzystywany ten materiał, więc może warto zacząć sobie w ogóle punkt wprowadzający właśnie od nadawania takich aspektów, ponieważ czasem jest tak, że gdzieś w pośpiechu chcemy troszkę zdjąć ciężar z dzieciaków i wszystko im wrzucić na już, zapominając o tym, że dobre przygotowanie dzieci do pracy z danym narzędziem i materiałem nada też taki większy kontakt z dzieciakom i pozwoli im bardziej racjonalnie i logicznie planować ich pracę. Dlatego odpowiadając na pytanie, jak zacząć, to nadać wartość taką ponad zabawkę temu robotowi, bo dzieci będą to traktowały bardzo długo jako zabawę, ale warto, żeby myślały o tym, jak z perspektywy czasu to programowanie w kontekście działania z robotem, narzędziem, z maszyną, ze sprzętem przekłada się nasze codzienne życie. Ja bardzo często rozmawiając z dziećmi mówię o ekspresach do kawy między innymi i o tym, że zaprogramowanie odpowiedniego programu, masło maślane, skutkuje tym, że uzyskujemy określony produkt. Jeśli oni zamawiają coś w danym punkcie, to też wciskają określone guziczki i przez to uzyskują jakiś efekt, ponieważ maszyny, roboty i ta przestrzeń ma być ułatwieniem i realnym wsparciem dla nas jako dla ludzi. Więc warto, kiedy zaczynacie i jak będziecie w ogóle pracowały z tymi maluchami, które wam tam może wyjdą do pierwszy czas, bo być może zmieniacie zespoł w przyszłym roku, jednak nie oszczędzać czasu na to, żeby wprowadzać dzieciom te informacje, tym bardziej, że warto zainteresować też dzieciaki i nawet może wyjść od dyskusji o anatomii, jak ciężko jest zaplanować ruch palców u robota, ruch ręki, który jest jakże precyzyjny w wykonaniu człowieka, a już niezwykle trudny z perspektywy działania robota. Wydaje mi się, że w klasach, a nawet nie wydaje mi się, jestem przekonana, że w klasach macie dzieci, które ten wątek pociągną i będzie on dla nich istotny, a poza tym nada to pewnej powagi działania z robotami i troszkę nie spłyci tematu. Oczywiście zachęcam was do tego, żebyście poznawały sobie dalej materiały, które są też przygotowane w ramach tej takiej oferty edukacyjnej, bo jest tam tego sporo. Natomiast to na zasadzie takiej interpretacji pomysłu. Ja też zawsze zachęcam dziewczyny, żeby w ogóle zaczynając wchodzić w roboty i w tematykę związaną z robotami, wcześniej ugryzły temat makey-makey, ponieważ rozmowa o przewodzeniu prądu, o magazynowaniu prądu, o tym, że jest sprzęt, który działa w oparciu o właśnie prąd, jest też doskonałym wprowadzeniem do tego, żeby pokazać, że i nasze roboty są takim sprzętem. One nie mają zastąpić
No, wierzę, żeby szalały. Zresztą, słuchajcie, oferta robotów się znacznie gdzieś tam już poszerza na rynku i już można troszkę pogłupkować i poszukać, więc tych materiałów odnośnie tego, jak roboty działają, jest sporo. Ale to dobrze, że o tym mówicie, to Wam pokażę świetny film na koniec, który ja znalazłam, w którym siedziałam, mówiłam otwarte oczy właśnie na temat takiej prezentacji robotów. No ale dziewczyny, przechodzimy sobie do konkretu. Czasami jest tak, że macie taki styl pracy. Ja osobiście lubię ten styl pracy, kiedy chcecie przepleść aktywności off z aktywnościami online, bądź trochę działania dywanowego z działaniem bezpośrednio na robotach. I właśnie na stronie Wondera możecie znaleźć w ramach właśnie tego spisu scenariuszy kilka podpowiedzi na temat tego, jak sobie w ogóle dzieciaki prowadzić samą pracę z Daszem i Bobem. No i między innymi możecie znaleźć w kartach takie cudo. Myślacie się, co to jest? O właśnie, tak, taka opaska na głowę, tak. Słuchajcie, opaska na głowę nie jest moim tworem, jest znalezionym na stronie Wondera, więc tym bardziej chcę Wam tą informację wrzucić, żebyście jeszcze bardziej się przekonały do tego, żeby z tych zasobów korzystać. I wydaje mi się, że dla starszych może nie zawsze, w zależności od tego, jakie macie dzieci, ale dla maluchów zrobienie takich opasek, wydruk na kartce technicznej będzie świetne, tym bardziej, że dzieci bardzo często zastanawiają się, jakby te robociki wyglądały, gdyby miały nieco inną gamę kolorystyczną. Więc to jest jeden z takich zasobów, z których sobie można tam poczerpać informacje. No i taką drugą propozycją, którą chciałam Wam wrzucić, wrzucam w linku. Wrzuciłam Wam link do dyktanda graficznego, który też może być punktem wyjścia. Jest przygotowany tak, żeby dało się go zrobić na macie. Ale to uważam, że nie wymaga dodatkowego doprecyzowywania, bo pracujecie świetnie z matą. Ale wrzucę Wam jeszcze jeden pomysł taki z kategorii mata bądź indywidualna praca. Wrzucam. Zaczyna się zapisywanie plików. Słuchajcie, wrzucam na każdym webinarze z prostej przyczyny. Otóż dlatego, że faktycznie odbiór tego ćwiczenia jest bardzo przyjemny. Zapewne wykonywałyście ćwiczenia z kategorii pokoloruj sobie coś tam, albo narysuj sobie stworka, potworka i tym podobne. No i właśnie, to jest nic innego jak taka aktywność z tym, że możecie tą maskę wykonać sobie właśnie używając między innymi tej techniki. Natomiast to można sobie wyświetlić na projektorze, nie musicie drukować kolorowego, ale nie ma też problemu, żeby to rozłożyć na macie, dlatego że układacie sobie wtedy u góry liczmany, które macie do maty, kolorowe bloczki, jak tam Wam wypadnie, tak będzie. Ja akurat użyłam standardowych kolorów i po prostu dajecie karteczkę, co malujecie kolejne. Więc możecie mieć to w wersji takiej dywanowej, dużej. Dzieciaki sobie działają tam gdzieś na boczku w swojej przestrzeni, kolorując swojego dota. To jest w formie naprawdę takiej zajawki i pomysłu, bo wydaje mi się, że takich aktywności troszkę gdzieś nam tam brakuje, żeby to był taki integralny element.
Tym bardziej, jeśli pracujecie naprawdę z pierwszymi klasami bądź z zeróweczkami, bo czasami się tak zdarza, to będzie to ciekawe. No i oczywiście znowu utrwalamy sobie jednak odczytywanie współrzędne, bo jednak trzeba znaleźć ten punkt styczny, który będzie się tutaj odnajdował. Więc być może taka aktywność zrobiona na dywanie jest o tyle ciekawa, że potem w momencie, kiedy przejdziecie sobie właśnie do tej aktywności z czworech potworek, już będzie to dla dzieci prostsze. Podoba się? No to super. Taka, wiecie, teoria, wiecie, wprowadzenie w teorii z dodaniem elementu, jak w ogóle te roboty ugryźć. Oczywiście w momencie, kiedy sobie troszkę przekopiecie te zasoby, to znajdziecie pewnie jeszcze parę pomysłów. Można jeszcze sobie szukać w różnych miejscach w internecie, ja powiem jeszcze później gdzie, dlatego że nie da się ukryć, że Dash i Dot są produktem amerykańskim, w związku z tym bardzo dużo filmów i materiałów można właśnie znaleźć na zagranicznych stronach jako inspiracji, ale Polska absolutnie tutaj w tym zakresie nie odstaje. I dziewczyny, miałam jeszcze powiedzieć o aktywatorach, żeby tak jakby część teoretyczną domknąć. Aktywatory mamy w kategorii dwa rodzaje aktywatorów. Bo mamy aktywatory dla Dasha i mamy aktywatory na Dota. Aktywatory to jest nic innego, jak tak jak wspominałam wcześniej, jak bodźce, na które reagują roboty. Ja pozwolę sobie powiedzieć o tych, które są szczególnie częste, głównie w zakresie Dota, natomiast absolutnie nie pominę też tutaj Dasha. Być może spotkałyście się, a propos tego, jak zaczynać, spotkałyście się z taką troską, bo same miałyście taki moment, że myślałyście sobie, Boże, dam temu dzieciakowi tego robota i rzuci nim na pewną ścianę, albo zrobi coś innego. Bo mam świadomość, że wiedząc, że jest to sprzęt szkolny, a nieważne czy szkolny, czy wasz, po prostu obawiacie się o to, jak to będzie. No to po pierwsze, to są naprawdę bardzo trwałe roboty. Pewnie już miałyście okazję zauważyć. Natomiast zawsze proponuję takie dwie aktywności na początek, właśnie z użyciem aktywatorów, które mogą uświadomić dzieciom złotego. Tak, tak, zawsze jest złoty kłopot w grupie. Ale taka grupa dzieci jest bardzo potrzebna. W związku z tym, ja wprowadzając roboty dzieciakom, pokazywałam dwa takie numery, właśnie używając aktywatorów, używając blokli. W przypadku aktywatora do Dota używałam tego aktywatora, który jest tutaj, który się nazywa Shake. Pokażę Wam później, jak to wprowadzić w aplikacji. Czyli jeżeli potrząsnę Dotem, to on wyda jakiś odgłos. Z reguły wydawał jakiś taki najmniej sprzyjający, żeby dać do zrozumienia dzieciom, że nie lubi takiego potrząsania. I wtedy zabawa polegała na tym, że Dota podawaliśmy sobie z ręki do ręki, tak żeby właśnie robić to najdelikatniej jak się da, bo inaczej spucha. To jest taki dobry aktywator do Dota. Natomiast w przypadku Dasha jest taki aktywator Picked Up, czyli kiedy go podniesiesz do góry, ponieważ w przypadku Dasha dzieci bardzo mocno, często bardzo mocno wytrzymują nam za głowę i wydaje się, że ta głowa będzie zaraz odrębnym bytem, bo jakby Dotowi brakowało towarzystwa, to zawsze można mu oderwać tą głowę. Więc ten aktywator, albo kręcą za niego, ja nie wiem. A same nie lubią, jak się nimi kręci, słuchajcie. Więc właśnie ten aktywator Picked Up również pozwala na to, żeby dzieciom wyeliminować ten odruch, czyli jeżeli pociągniesz do góry, to on również zareaguje jakoś nerwowo, zaświeci się na czerwono i da nam do zrozumienia, że to nie do końca tak.
Zwykle te aktywności działają na początek, dzieciaki faktycznie reagują na to i pamiętają o tym, że faktycznie trzeba o te roboty dbać. No ale mamy jeszcze szereg innych aktywatorów, takich, kiedy jeżeli coś stanie przed robotem, to robot ma zareagować w określony sposób, bądź jeśli napotka na coś, bądź jeśli usłyszy jakiś dźwięk, usłyszy klaskanie, bądź jeśli naciśniemy jakiś guzik. Nie wiem, czy sprawdzałyście kiedyś, kiedy mamy niesparowanego robota, niesparowanego z tabletem, to on będzie wydawał też pewne odgłosy. Tak, posłuchajcie, jeśli nacisnę sobie guzik jeden, to dot będzie strzelał tak trochę, tak będzie kosmiczny, jakby tak był. O. W przypadku guziczka drugiego na docie, on pytaje takie zdanie, and the answer is, czyli odpowiedź brzmi, i tutaj mogą dzieci na przykład dokończyć jakieś zdanie. Trójeczka. Mamy muzykę. I teraz dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to są takie trzy dźwięki, które są wgrane na stałe w robocie. Więc nie trzeba go parować wtedy z tabletem, a już macie taki pozytywny zakres guziczków i można zaproponować dzieciom naprawdę program aktywny, że kiedy usłyszysz, że dot śpiewa, to wykonujesz śmieszny taniec, a jeżeli pyta cię o odpowiedź, to udzielasz odpowiedzi na działanie matematyczne, a jeżeli usłyszysz, że leci, to wykonujesz podskok. Dlaczego mówię także o takich prostych aktywnościach? Dlatego, że zależy mi na tym, żeby roboty były wyciągane właśnie do takich czynności jak najczęściej, bo wtedy tak naprawdę dzieci się z nimi oswoją do tego stopnia, że nie będzie takiego, no nie chcę powiedzieć szału, ale spotykamy się z taką informacją od Was, być może nie w Waszych grupach, ale że kiedy wyciąga się roboty, to jest po prostu i podanie jakichkolwiek poleceń dzieciom jest dla Was bardzo trudne. W związku z tym być może oswajanie ich w codziennych aktywnościach będzie taką opcją, która po prostu spowoduje, że one nie tak spowszednieją, na ile staną się taką normalnością dla dzieci w działaniu. Więc do tych trzech guziczków nie trzeba absolutnie tabletu, można tylko włączyć dota. Ta opcja and the answer is jest też ciekawą, bo można po prostu zachęcić dzieci do mówienia. No i pamiętajcie, że te roboty są nieokreślonym potencjałem do korzystania podczas zajęć z języka angielskiego. Nie wiem dokładnie, na jakich stanowiskach pracujecie, to znaczy zakładam, że jesteście nauczycielami edukacji przedszkolnej, ale wiem, że w programie są również nauczyciele informatyki, mający grupy w świetlicach, którzy mają część etatów w przedszkolu, część w szkole, więc te miksy są różne. Więc tak naprawdę te proste aktywności mogą być takim dobrym punktem do rozpoczęcia działań z tymi robotami bez wyższej jeszcze tutaj sztuki walki. No dziewczyny, przed przerwą, bo będziemy sobie robić przerwy, więc szansę, żeby sobie zrobić kawki czy też herbatki, wrócę do wątku oka. I do tego, o czym wspomniałyście na początku, że pracujecie głównie na go. No to już widzicie, ile diodek ma oko? Tak, Kamila. Oko zarówno Dasza i Dota jest podzielone na 12 diod i każdą można odrębnie sterować. Natomiast to tak ładnie wychodzi przy okazji pokazywania aplikacji Blockly, Boże, Block Go, dlatego że ona najczęściej, ha, ciekawostka, to w ogóle warto taką zagadkę zadać dzieciom, bo one się też bardzo często nie przyglądają. A same zobaczycie, jakie cuda możemy podziałać tym okiem. Ale dziewczyny, jeszcze przed przerwą a propos Go.
Mam świadomość, że bardzo często korzystacie z Go, dlatego że Go jest niczym innym jak panelem do sterowania robotem, bardziej zbliżonym do poruszania się pojazdem typu samochodzik sterowany i tym podobne. Pozwala Wam na to, i słusznie Gosia, oczywiście ciągle się uczymy, ja również, pozwala Wam na to, żeby bez wprowadzania jeszcze dzieci w świat blocków w ogóle podziałać z robotami. Ale to nie znaczy, że Go nie stwarza przestrzeni do tego, żeby działać z tymi robotami również z zaplanowaniem już elementów programowania. Dlatego kolejną część zacznijmy sobie od pokazania prostych aktywności z Go. Być może części nie znacie. Omówimy sobie aktywności i programy z blokami, dlatego bardzo Was proszę, żebyście po przerwie miały przygotowane tablety i żebyście na nich miały ściągniętą aplikację Blokli, bo będziemy sobie te programy, które będziemy dzisiaj zapisywać, a jest to o tyle istotne, że potem wracacie do szkoły i będziecie miały te programy już na tablecie, więc będziecie mogły podziałać. Dziewczyny, mamy 10:02. Robimy 15 minut przerwy. Jeśli się pojawią jeszcze jakieś pytania przez przerwę, to po przerwie o tym zaczniemy. Więc koło godziny 10:15 wracamy na stanowiska, zróbcie sobie coś dobrego do picia, przeprosujcie kości i widzimy się za 15 minut. Ok? Super, ja będę tam nawoływać.
Dziewczyny, zbieramy się tak za 2 minutki. Dobra, powoli się schodzimy, będzie ujawniać. Ja już też wracam. Kawę sobie zrobiłam. Więc dajcie znać, czy jesteście. Dziewczyny, czy do tej pory wszystko jest jasne? Czy generalnie to, co podaję, jest klarowne? Jeśli trzeba będzie coś powtórzyć, to dawajcie znać. Naprawdę te 4 godziny, czy też 3 godziny takich treści, ja mam świadomość, że to jest dużo, niemniej jednak pozwala to na takie wgryzienie się bardzo mocno w temat, więc jeszcze na samym końcu będzie taki czas na zadawanie pytań już na finale wszystkiego, więc wtedy można jeszcze na bieżąco coś wyjaśnić w razie czego, a my śmigamy dalej. No więc tak, wy w swoich zestawach w szkole dysponujecie dwoma robotami, w sumie trzema, no bo macie dwa dasze i dota. Właśnie często dostaję informację, że DOT niestety jeszcze spoczywa w pudełku, więc mam nadzieję, że po tym dzisiejszym webinarze będziecie miał wszystkie potrzeby wyciągania DOTa z pudełka. Natomiast dziewczyny, no może w takim razie po kolei. Mówiłam wam o tym, że... O rana, nie kręci nas, słuchajcie. Ojej, Ula, spotkanie formalnie trwa do godziny 13, natomiast ta końcowa część to będzie taka część na pytania, ale po prostu miej nas włączoną, słuchaj gdzieś tam w tle, gdyby się coś działo, to po prostu wracaj po czasie. Ale główna część myślę, że 12 po 12 i później trochę części na pytania. Wszystko zależy jak nam to pójdzie sprawnie. Ale Ula, bądź tam dzielna. Dziewczyny, mówiłam wam o tym, że możemy zaplanować działanie z DOT-em, natomiast chcę wam jeszcze pokazać najpierw możliwości aplikacji Go w kontekście działania z dzieciakami w grupie, tak żeby zaproponować im jednak
coś jeszcze nieco innego. Za chwileczkę wyświetlę Wam mój tablet. To jest w ogóle hit roku, bo ja się bardzo długo zastanawiałam, czy da się pokazać tablet Wam na webinarze. Tablet w tym sensie mój, co robię. No i oczywiście są różne aplikacje do screen mirroringu i do całej reszty. Natomiast okazało się, że jest też taka aplikacja, która umożliwia połączenie bezpośrednio z tabletem przez kabel. No i świetna sprawa. Już się opanuje, to śmiga. Natomiast od razu mówię, jakbym tam zniknęła Wam w kamerze albo gdzieś zaczęła się kręcić jakieś podejrzanie, to na pewno nie widzę siebie. Teraz widzę tylko na swoim komputerze w takiej wielkości tablet, jak u Was jest wyświetlony. Dziewczyny, odpaliłam Go. I teraz tak. Na pewno pamiętacie, że w momencie, kiedy uruchamiacie sobie tablety i chcecie się połączyć z danym robotem, musicie wybrać danego i dobrego robota. Oczywiście wiem, że nazwy waszych robotów w szkołach są różne. My połączymy się chwilowo z Daszą, żeby pokazać wam możliwości jeszcze Go. Trzeba pamiętać o tym, że zasób możliwości, które ma Dot i Dash w Go, jest właśnie zależny głównie od tego, że. Przepraszam, popiłam jeszcze. Jest głównie odmienny z tego względu, że Dot się nie porusza. Natomiast tak, szybka, słuchajcie, przebieżka przez apkę. Mamy tak. W pierwszym polu, w tym celowniczku. Mamy możliwości poruszania daszem i dotem do przodu i do tyłu. Boże, dotem. Daszem do przodu i do tyłu. Oni tu jeździ po kanapie. Pamiętamy, że naszym punktem odniesienia jest to pole, które jest tutaj. Dlaczego jest istotne? Dlatego, że bardzo często dzieci zapominają o tym, że oko dasza jest nieco gdzie indziej niż ich bardzo często. Więc trzeba pamiętać, że musimy pomyśleć o tym na takiej zasadzie, że to pole to jest pole, które ma dojeżdżać do przodu, więc on w tą stronę patrzy. Tutaj mamy zmniejszanie i zmniejszanie prędkości. To jest też o tyle istotne, że bardzo często, nie wiem dlaczego chłopcy, mają potrzebę, żeby od razu było tyle. No i w momencie, kiedy mamy do przeprowadzenia dasza przez jakiś labirynt, to okazuje się, że labirynt, który szczególnie jest ułożony z kubeczków, zostaje po prostu rozwalony w drobny mak, bo po prostu to tempo było nieodpowiednio dobrane, więc o tym też trzeba pamiętać, jeżeli zależy nam na dokładności wykonanego zadania. No i tu mamy właśnie ruchy tą głową, które są i będą dla nas zaraz istotne. Potem mamy panel oka. Pamiętamy o tym, że oczka możemy dowolnie zapalać. Ja teraz, mam nadzieję, że go tam gdzieś widzicie, Daszowi wyłączyłam oczka, tak? Nie świeci się mu nic, natomiast mogę mu zapalać po kolei te światełka w zależności od moich potrzeb. Tak. To jest przygotówka pod kolejną rzecz, którą będziemy robić. No i potem mamy panel dźwięków. Panel dźwięków i oka jest dokładnie taki sam dla Dasza i dla Dupa. Ale dlaczego chciałam powiedzieć mu chwilkę? Dlatego, że przecież działając z najmłodszymi dziećmi, chcąc ich w ogóle wprowadzić do tego, że to jest taka trochę konsola do wydawania poleceń, można zaproponować już na tym etapie dzieciom aktywność, która wymaga od nich skupienia się na zadaniu, które mają do zrobienia. Bo bardzo często my mówimy dzieciom tak, o, tu macie roboty, a Dasza i Dota, no to pobawcie się. To pobawcie się. No i one wtedy odpalają Go, jeżdżą, tu on się odbija od ściany, raz, drugi, trzeci. Dzieją się różne rzeczy. Oni sobie poklikają te dźwięki, coś tam sobie odpalą i temat się kończy. I zwróćcie uwagę, że bardzo często funkcjonalność tego panelu ginie.
Czyli niejako w moim odczuciu nie jest wykorzystany potencjał tego zasobu. A przecież już na tym etapie można, chociażby pracując na tych 12 oczkach, chociażby popracować z dziećmi w taki sposób, nie wchodząc jeszcze, zwróćcie uwagę, w bloki, że na przykład przy tych maluchach, wprowadzając monografię liczby, będziemy zapalać określoną liczbę światełek, prosić dzieci o przeliczenie. No może nie na daszu, bo ja go trzymam nie w ciążku, ale dot, czemu nie? Przecież już na tym etapie możemy, pracując na kolorach, wracać do kolorów wykonywanej czynności. To jest świetna rzecz, jeśli chodzi o język angielski, bo można dzieci zapytać, what color is it? I one będą udzielały odpowiedzi w zależności od tego, co wy im tu zaświecicie. Czemu nie wykorzystać tego w taki sposób przy pracy z dotem? Kolejna rzecz. Ja na przykład bawię się bardzo z dziećmi, wykorzystując kostki do gry. Papierowe, drewniane, zwykłe. I mam też takie kostki z tymi sygnałami, na przykład i z kolorami, i wyrzucamy sobie tymi kostkami, wypadają, kostki Wam później najwyżej pokażę, wypada nam określony kolor i wypada mi obrazek na przykład z kreską i dziecko musi tak zmienić na panelu kolor robota, światła, jak i zwierzątka, żeby to było zgodne z instrukcją, którą dostał. Pamiętamy o tym, że kodowanie, programowanie to jest praca z pewną instrukcją, z pewnymi powiązanymi ze sobą zależnościami. W związku z tym istotne jest to, żeby dzieci jednak w tym trybie takim zadaniowym też zafunkcjonowały, bo bardzo często zapominamy o tym panelu. Finał opowieści jest takie, że oni tylko jeżdżą. No a poza tym mamy tutaj przecież doskonałe narzędzie do nagrywania. O, się boję, co tu jest. O. Dziewczyny, mam nadzieję, że słyszałyście. Mamy stuk puk. I teraz, dziewczyny, zakładam gdzieś po cichu, że nagrywałyście dźwięki, ale jeszcze przypomnę. Nagram sobie, wybieramy sobie dźwięk, pod którym, numer, pod którym zapiszemy. Klikamy mikrofon, zacznie się odliczanie. Cześć i czołem! Zatwierdzamy, to jest istotne. Musi przejść cały ten tutaj cyk. No i wtedy. No właśnie, dziewczyny, ja zachęcam Was do tego, żebyście korzystały z tej funkcji. Dlatego, że przecież nie wchodząc tak naprawdę w aplikację Bloki, bierzecie sobie takiego dota, nagrywacie mu 10 dźwięków, bo tyle tutaj jest. No nie? Nagrywacie mu 10 dźwięków i bawicie się z dziećmi w działania matematyczne, pytania do lektury, które się pojawiają, ponieważ to wy sterujecie tym, na jakie pytanie musi odpowiedzieć dziecko. Powiem więcej, być może któraś z Was pracuje z ocenianiem kształtującym, a jeśli pracuje, to być może dokonujecie sobie takiej ewaluacji zajęć, gdzie pytacie dzieci, czego się dzisiaj nauczyły, co zrobiły. No przecież nic i lepszego się nie może trafić, jak właśnie taki dot, który zadaje ci pytanie. Tym bardziej, że ja uważam, że to, że one wcale głośno nie mówią, jest zaletą, dlatego że to wymaga tego, żeby to posłuchało, a nie funkcjonowało w permanentnym hałasie, więc musi wysłuchać tego, co tutaj jest. Poza tym, to może być też taka ciekawa opcja do zabawy w grupy telefon, ponieważ to dot poda polecenie dziecku, jeśli nie w grupie, bo będzie jednak wbrew pozorom wtedy za głośno, chociaż wystarczy, żeby cicho nagracie dźwięk. To może dot podawać elementy do zabawy w głuchy telefon. Więc ten zasób 10 dźwięków daje wbrew pozorom już z poziomu panelu Go spore możliwości, o których mam wrażenie, że czasem po prostu zapominamy w trakcie działania. No i oczywiście już działanie Daszem przy panelu Go
pozwala nam po prostu na sterowanie. Więc zaraz Wam pokażę, jak dziewczyny w szkołach, w których jestem trenerem, działały, ale jak również ja działam, bo wydaje mi się, że warto to zobaczyć. Mam świadomość, że go jest bardzo przyjemną przestrzenią do działania przez dzieci, ale musimy pamiętać, że nie zależy nam tylko na tym, żeby ten robot jeździł od ściany do ściany. Pamiętajmy, że proponując dzieciom aktywności, pracując przy użyciu aplikacji Go, musimy nie w samym działaniu z tabletem, ale w działaniu w miejscu jednak pamiętać o tym, że zależy nam na wykonaniu określonego zadania. I tak na przykład tutaj, ja wiem, że Wy macie jeden spychacz, ale to nie jest problem, ponieważ w taki sposób można się bawić z kubeczkami, wtedy spychacze nie są potrzebne. Mianowicie tutaj jest zrobienie porządku. Na tym zdjęciu po prawej stronie zadaniem dzieci jest pogrupowanie kostek. Kostek, które są kostkami do lodu, takimi kostkami do lodu z Pepco gumowymi. W środku jest woda, je się zamraża i można je wrzucać sobie do Coca-Coli. Ale są o tyle świetne, że po nich można pisać, więc można sobie zrobić kolorowe kostki, można sobie określony zakres liczbowy, który potrzebujecie, rysunki takim markerem jak do pisaków wprowadzać, no i już macie narzędzie do działania. Tu było segregowanie ze względu na kolory. Dziewczyny bawiły się też w taki sposób, że doprowadzały do określonego pola kostki, tak żeby odczytywać współrzędne. A widzisz, Ania, a my bardzo często wykorzystujemy te kostki, dlatego że właśnie można po nich pisać, można sobie w tym sposobem zrobić każdą kostkę. Także to jest taki niski nakład budżetowy na wyposażenie się w kostki, których Ci brakuje. A poza tym przez to, że one są mięciutkie, to też dość przyjemnie, mięciutkie i lekkie, dość przyjemnie się je przesuwa. No i faktycznie się sprawdzają podczas takich zabaw. Właśnie z porządkowaniem elementu. Więc jak już dzieci nabiorą, a nawet chyba ostatnio był w promocji, wiecie, jak już dzieci nabiorą takiej wprawy ze sterowaniu, poruszając się jednak Go, no otóż to, to potem kolejnym na przykład ciekawym wątkiem tematycznym jest segregowanie nawet odpadów. Oczywiście takich, żeby wiecie, albo nie na macie, albo na podłodze, żeby przesunąć, ale układamy sobie wtedy kosze w kolorach i prosimy, żeby dzieci posegregowały nam śmieci do odpowiednich koszy. Widziałam na żywo, też się świetnie sprawdza. I ja jeszcze gram z dziećmi tak, że tutaj nie ma kostek, tylko są zatyczki, zakrętki od butelek. Piszę sobie na tych zakrętkach od butelek cyfry i na przykład zbieramy. Można robić to drużynowo, że trzeba zebrać dwie cyferki i mnożymy i odkładamy. Więc zabawa polega na tym, żeby pozbyć się wszystkich tych zakrętek poprzez przemnożenie tych cyferek, które są w sumie liczby, które są zapisane i wtedy mogą uporządkować tak, żeby ściągnąć całą planszę. Można to robić w określonym czasie, można to robić w kategorii, że te z tego koloru są moje, te są moje. W przypadku młodszych dzieci można segregować elementy w taki sposób, że mają po kolei zbierać na przykład litery w alfabecie, żeby powstało jakieś słowo. Więc tak naprawdę zasób już materiału zależy właśnie, tak, no i bardzo się sprawdzają te zakrętki. Więc wydaje mi się, że ciekawa propozycja. Bawiłam się jeszcze z dziećmi w taki sposób przy okazji łamigłówek wielkanocnych, że wywieszałam taką kartę z pisanką, na tej pisance był taki szereg kolorowych kółeczek i dzieci musiały daszem ułożyć sekwencję z kolorowych kubeczków, tak żeby ona była zgodna z sekwencją narysowaną na pisance. Więc to są naprawdę, to tak, że tanie pomysły też pod kątem przygotowania, to też, ponieważ no nie wiem, no praktycznie dysponujecie pewnym zasobem materiału, a zwróćcie uwagę, że wtedy te zadania, które wykonujecie z Daszem, są bardziej uporządkowane i przemyślane. To nie jest jeżdżenie takie
powiem brzydko, no, nagra się, takie od czapy, na zasadzie, że dzieci dostały te roboty i to sobie, no, o, Ania, brakowało mi tego, takie właśnie bez celu, czy po prostu tylko ma sobie jeździć, bo tak naprawdę, szczególnie chłopcy, którzy jeżdżą samochodami, aczkolwiek trafia się już spora grupa dziewczyn, która nie ma problemu z tym sterowaniem, ale żeby tak naprawdę ten ruch był bardziej uporządkowany, to potrzebuje czasu, ale niech to ma jeszcze jakiś sens bez perspektywy zadania, które wykonujecie, bo podejrzewam, że często zaglądają do Was dyrektorzy, zaglądają koleżanki, które pewnie biorą udział w projekcie, żeby coś zobaczyć, no i jednak jeżeli one będą widziały tylko jeżdżenie właśnie od ściany do ściany, to finał opowieści będą takie, że troszkę zdegradują pracę z tymi robotami, a chodzi o to, żeby jednak to miało określony cel, który Wy realizujecie w trakcie tych zajęć, a przy okazji będzie ciekawym punktem do popracowania z dzieciakami. To, co macie natomiast Aniu, a w jaki sposób, że też segregowaliście materiały, czy podawał? Bo ja sobie myślę, że też spokojnie można na przykład na białych kubeczkach napisać nazwę dni tygodnia i segregować. Zwróćcie uwagę, że klasyfikowanie materiału jest takim bardzo istotnym elementem w edukacji przedszkolnej, który jest też niezwykle istotny w klasach pierwszych, więc przyjdzie jesień, będą żołędzie, będą kasztany, będą orzechy, będą dary jesieni, no po prostu niespożyty potencjał. Natomiast po lewej stronie, dziewczyny, macie zrobiony taki labirynt, ja też czekam, widzę, Aniu, że piszesz, macie zrobiony taki labirynt, który jest wyklejony taśmą papierową, na posadce. No i w przypadku grup młodszych dzieci właśnie sterowały przy użyciu Go, w przypadku klas starszych dzieciaki programowały Dasha przy użyciu aplikacji Blockly, tak żeby przejechał trasę z zachowaniem określonych warunków, czyli miał właśnie wjechać do jednego zamku, przejechać przez pasy i wydać określony odgłos. Tam jeszcze na bloczkach były też dźwięki, które musiał wykonać w danym punkcie. Więc zwróćcie uwagę, że też niskobudżetowa sprawa, ta taśma gdzieś. Aha. A, kartonik do dnia tygodnia. Tak, Ania, no właśnie tak, to jest taka aktywność z takiej kategorii, o jakiej ja mówię. Więc tak jakby wykorzystujemy potencjał podstawowego programu jednak do zawarcia walorów edukacyjnych, które tam są. Dzięki, Ania, za ten pomysł. Natomiast tutaj, wiecie co, oczywiście to jest na korytarzu, natomiast można to spokojnie też rozłożyć na macie, dziewczyny kleją na macie papierową taśmę, ale dziewczyny papierową taśmę, bo dwustronna przylepia się od tej drugiej strony i jednak zostaje bardzo często, da się ją odczepić, ale nie dokładajmy sobie pracy, papierowa taśma się sprawdza super, można wyznaczyć prostą trasę, no i zwróćcie uwagę, na tym zdjęciu po prawie widać, że dasz generalnie mieści się na jednym kafelku, więc oczywiście ja w momencie, kiedy zaczynam z dzieciakami, to nie pokusiłabym się o to, żeby one jeździły tylko po panelu składającym się z jednego kafelka, natomiast uwzględniłabym dwa, no ale oczywiście kolejnym poziomem może być jednak zwiększenie tej dokładności i dobranie trasy w taki sposób. Słuchajcie, poza labiryntem takim w kategorii całego labiryntu zaznaczonego, można jeszcze zrobić to tak jak troszkę jak w grze Icy Tower, tam ludzik skacze sobie z poziomu na poziom, czyli wtedy będziemy sobie robiły labirynt w taki sposób, że zakładamy, że nie może wyjechać z planszy, ale nie może też na przykład wjechać tu. O, w taki sposób. Więc będziemy sobie zaznaczać. Taką ciekawą propozycją może być też ułożenie takich ścian z klocków Lego. Czasami macie takie grube klocki albo małe i można sobie takie ścianki zrobić, że on nie może przejść. Czyli robimy taki labirynt jak labirynty w ogrodach do przejścia. No i teraz walory, które dodacie, elementy, którymi utrudnicie, czyli dołożycie kubeczki, dołożycie, że trzeba do określonego punktu, no to już jest kwestia tak naprawdę waszego pomysłu. Można zrobić też tak, że na macie rozkładacie sobie kółeczka w kolorach kubeczków i po prostu trzeba poprzesuwać je do określonych punktów. Tak jak w grach, że
trzeba dany element umieścić w określonym punkcie. No i dziewczyny, co jeszcze? Ponieważ wy macie w zestawie jeden spychacz, ale to nie znaczy, że jesteście w sytuacji bez wyjścia, dlatego że oczy muszę się. Dlatego że w pudełku w daszu. Oj, ciągnąć. Macie łączniki do klocków Lego. I teraz te łączniki do klocków Lego. Matka, ale je wypchnęłam. Słuchajcie, te łączniki do klocków Lego przypina się do głowy. Tu, albo do nóżek. I tutaj mamy tą zapinkę, która pozwala na dopięcie pozostałych. Więc tak naprawdę tylko kwestia tego, żebyście znalazły trochę starych klocków Lego, najlepiej takich długich, wiecie, jak się te podstawki robi, nie? No i wtedy montujecie sobie z przodu i już macie spychak. Problem wam się kończy. To jest pomysł autorski dziewczyn, z którymi pracuję. Bardzo mi się to podobało. Grały piłeczkami od wyrzutni, natomiast trochę im tam wpadało pod tą kłozę, czasami pod spód. No ale wyciągajcie akcesoria z pudełek, bo faktycznie te klocki, które są dopięte tutaj, te Lego, a pałęta się tego Lego po prostu full po szkole, można sobie spokojnie tutaj zrobić taką opcję do przesuwania. I pewnie niejednokrotnie, jak sobie przeglądniecie filmiki na właśnie na YouTubie, w innych miejscach, to właśnie taka opcja się pojawia. No oczywiście można też zrobić to w formie takiego zaczepu, więc tutaj też niespożyte pomysły do wykorzystania. No i oczywiście można wykorzystać dwa dasze do tego, żeby zagrać sobie w mecz. Potem wam pokażę jeszcze filmik. Natomiast wtedy, jak już macie jednak zrobione to w taki sposób, że macie jeden taki, no to możecie sobie spokojnie podziałać i popracować, bazując tak naprawdę cały czas jeszcze na goal. No to dziewczyny, przechodzimy powoli do programu. Do robotu mamy kilka aplikacji. Mamy właśnie Go, mamy Xylo, które jest do grania na dzwonka, ale z tym dziewczyny nie zgłaszały nigdy większych problemów, poza tym, że czasem jest problem z dopięciem dzwonku. Już odpalę tablet. Co, ja się to muszę przeklikać między tymi zakładkami, słuchajcie, to było mało. I teraz tak, mam akurat wrzucone na pulpit trzy aplikacje, które dla mnie będą istotne. To już jest bardzo. Słuchajcie, mamy tak, Go, o którym mówiłyśmy, tak, tu. Mamy Blockly i Blockify. Czym się różni Blockly od Blockify? Blockify, docie, gdzie jest? Blockify generalnie eliminuje problem związany z tym, że o mój Boże, nie znam języka angielskiego. Dlatego, że po połączeniu się z robotem och, nie widzicie jeszcze mojego dot. Albo da się. Zaraz mi to coś znajdzie. No właśnie, to jest tak na marginesie jedna z rzeczy, która, dla których nie przypadam za Blockly, Blockify, dlatego że ona nie zawsze znajduje, i to nieważne, jaki macie tablet, czy co się dzieje,
Dlatego, że to jest aplikacja robiona troszkę przez inny podmiot. Ale zaraz się poczę. Słuchajcie, co nam daje Blokli? Mianowicie po pierwsze, po rozwinięciu zakładki daje nam możliwość uruchomienia języka polskiego. I wtedy te wszystkie bloczki kontrolne, bloczki ruchu, wszystkie te bloczki ruchu mają opcję zadziałania w języku polskim. No i wtedy będziemy mieli start, gdy ruch, wzrok, światła, oko, dźwięk. Tak? Tak naprawdę to pozwala nam już na podziałanie. To pozwala nam już na podziałanie z dzieciakami w tym programie. Bo przecież ten labirynt, który mieliśmy wcześniej, można zrobić już przy użyciu Blockify, planując trasę naszego robota z punktu do punktu. Możemy analogicznie wykorzystać zadania, które mieliśmy wcześniej, w taki sposób, że tutaj dzieci to, co robiły w Go, będą robiły, pracując z dotem, czyli będą musiały zmienić światła, to jak dźwięk wydaje, zapoznać się z tą gamą dźwięku. Więc warto i można każdy z tych programów sobie zapisać. Na przykład program Terenia. Popatrzcie, Blockify utworzy mi się ten program, więc jak sobie coś w nim zapiszę, to nie mam problemu, żeby sobie później uruchomić to od nowa. No i teraz, mimo tego, że nie jestem sparowana z robotem, to tak naprawdę nie ma kłopotu, żeby działał. A propos mojego sparowania z robotem, czasem się dzieje tak, że kiedy przepinamy się między aplikacjami, a sobie ich wcześniej gdzieś tam nie połączymy, to właśnie przeskakując na Blockify, dzieje się coś takiego, że roboty się nie łączą. Dzieje się to głównie między podczas przechodzenia między właśnie aplikacją Blockify a Go. Nie dzieje się tak zawsze, ale jest to niezależne od sprzętu, na którym pracujecie. Więc wtedy najlepiej po prostu pamiętać o tym, żeby jeśli będziecie chciały działać na bloku, żeby to była pierwsza aplikacja, na której będziecie parować robota, bądź po prostu trzeba będzie włączyć i wyłączyć tablet. Ja nie chciałabym tego teraz robić z tego względu, że chcę przejść sobie do Blockly, żeby Wam pokazać programy. Ale możemy do Blockify wrócić. No i tak, dziewczyny, mamy aplikację Blockly. I teraz, moje drogie, co trzeba zapamiętać i na czym dzisiaj będziemy działać? W tym lewym górnym rogu macie takie strzałeczki, kreseczki. Trzy żółte. Kiedy sobie na nie wejdziecie, pojawiają Wam się trzy opcje. Puzzle, moje projekty i create. Czym są puzzle, czym są moje projekty i czym jest create? OK. Może po kolei. Kiedy klikniecie sobie dzisiaj i będziemy sobie te programy w różny sposób nazywać, możecie je sobie też numerować. Kiedy klikniecie na Create, tutaj będziecie miały pusty projekt, blank project, zaznaczony. Tu dacie nazwę, na przykład będziecie sobie numerować, będzie projekt A, B, C.
Dajemy sobie iść na dół, przejść dalej i dajemy sobie create. I wtedy ta strona, która Wam się otworzy na tablecie, to będzie właśnie ten projekt A. No i w bloczkach startowych, będziemy miały właśnie te aktywatory, o których wcześniej mówiłam. Widzicie, tu nie ma żadnego kłopotu w połączeniu. Z czasem tak dziewczyny może wywalić tam ten problem, ale to jest naprawdę kwestia zrestartowania tabletu i śmiga. Nie ma zwykle tego problemu między Go a blokiem. No i teraz tak, w bloczkach start mamy takie bloczki when, dash albo dot, coś tam zrobi, to wtedy będzie określona reakcja. Teraz dziewczyny, na co zwrócić uwagę? Otóż, jeśli chcecie, żeby robot zareagował w określony sposób, to musicie przede wszystkim określić, który robot. Bo jeśli sparujecie dwa, bo będziecie działały w formie interakcji, no to, a nie zmienicie, to mogą Wam się te reakcje pomieszać. To, o czym mówiłam wcześniej, kiedy potrząsnę dotem, when dot shape, wchodzę sobie w dźwięki weird, zmieniam znowu na dota, to wtedy on będzie wydawał taki odgłos. I teraz pamiętamy o tym, że każdy program, żeby zadziałał, wymaga uruchomienia tutaj na dole, w lewym dolnym rogu zielonego okienka. I wtedy, kiedy potrząsnę dotem, to on wydaje taki odgłos. I teraz zwróćcie uwagę, że tu nie trzeba dużo, żeby on zareagował. Można go podawać, ale to nie wymaga rzucania, nie słuchajcie, z całą siłą. Więc wbrew pozorom, ten moment, żeby podały sobie dzieci, kiedy opuszczają do tej drugiej ręki, jest naprawdę momentem bardzo delikatnym. No i jest to opcja użycia już pierwszego aktywatora. Oczywiście możemy sobie to jeszcze dodatkowo modyfikować, że w taki sposób, że jeszcze na przykład dołożymy sobie bodziec wzrokowy w postaci świateł. I teraz automatycznie on jest, słuchajcie, czerwony. Jeżeli będziemy chciały, żeby wrócił na zielony, to tu po prostu po zakończeniu można sobie dać zielony. Czyli on będzie cały czas zielony, ale potrząśniemy. Ale stanie się z powrotem zielony. To jest o tyle istotne, że potem te dzieci, które przejmują już takiego czerwonego, to mogłyby tutaj być niespecjalnie zadowolone. Oczywiście to nie znaczy, że on musi tak tego bl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 
na mnie delikatnie i teraz chciałbyś na przykład, żeby mówił różne rzeczy. Bo raz powie delikatnie, raz uważaj, czasem powie ci spróbuj jeszcze raz, to wtedy albo nagracie sobie 10 różnych dźwięków i wtedy wystarczy sobie wyrzucić, na tablecie wystarczy sobie wtedy wyrzucić ten dźwięk, wyrzucić sobie My Sounds i w tej opcji tutaj, jak chcecie na dole dać random, które spowoduje, że dźwięki się będą losować z tych 10. Jeśli będziecie chciały pracować na innych dźwiękach, to tak naprawdę możecie sobie po prostu tu wrzucić dźwięki od 1 do 5 i one się będą na przykład co jakiś czas powtarzać. A potem jeszcze pokażę, jak możemy zrobić, żeby wylosował nam robot dźwięk, który będzie użyty. No i co jeszcze? Słuchajcie, jak chcemy wyrzucić bloczki, to pamiętajcie, że tego bloczka się nie da wyrzucić. Więc jeżeli szybniecie sobie różne reakcje, już tam bez znaczenia co,
i będziecie chciało wyrzucić, to nie będzie wam wyrzucało tego bloczka. To jest też istotne, bo to jest coś, co może zdenerwować dzieci, bo one będą się chciały czegoś pozbyć i będą ładować program, a ten bloczek jest nie do wywalenia. Można wyrzucić tylko to. Można wyrzucić tylko to. Mamy? Dziewczyny, zapiszcie sobie ten program, który będzie tym bloczkiem when.shakeSounds. A miał być weird. Dot wykona śmieszny dźwięk. Zmieni światła. O matko, przyczepiłam dodatków, ciągle szybko. Zmieni sobie światła na. Cześć Ela, cześć Paulina. Zmieni sobie światełka na czerwone, a potem sobie zmieni światełka na zielone. I już macie pierwszy program gotowy do wprowadzenia dzieciaków. Dziewczyny, analogicznie. When dash picked up i tym sposobem po uruchomieniu dasha. Nie lubię go tak pokazywać, bo wiecie, mu kółka cały czas. Tym sposobem dokładnie zrobimy, wykonamy sobie to samo ćwiczenie z dzieciakami, że kiedy go pociągnę. A przepraszam, nie wcisnąłem zieloną, no tak. To już nie ruszyło. Słuchajcie, ja mam problem, bo on nie stoi na równym. Okej. Okay. Stoi. Teraz wystarczy go odrobinkę podnieść i już będzie reagował. I przestał, już go nie słyszycie. Więc to jest taki program, słuchajcie, do szybkiej modyfikacji, program pierwszy, który mamy zrobiony. Czy któraś z was bawiła się w taki sposób? No to super, to jest coś nowego. Dziewczyny, co jeszcze tam jest, jeśli chodzi o fajne aktywatory u Dota? Bo nie da się ukryć, że Dot jest poręczniejszy. Dziewczyny, tam jest jeszcze taki aktywator, który się nazywa TOS. Czyli będziemy podrzucać. Tak? Więc też on będzie wpłynął do góry i wykonał określoną reakcję. Więc teraz musicie się zastanowić, popatrzcie na danej bazie programu, co po prostu chcecie osiągnąć. Dlatego, że jeżeli będziecie chciały na przykład, żeby dzieci z kolei podrzuciły, złapały, uważały na niego, no to też on będzie, jak go podrzucisz, to on ci zada zagadkę. I wtedy będzie losował sobie na przykład z tych 10 zagadek, które macie do pół roku. I teraz dziewczyny, jak się zapisuje program? On już go macie pod projektem numer tam A, czy pod projektem numer 1. Będziemy robiły nową rzecz, więc wchodzimy sobie na Create. Blank project, no i znowu sobie nazwiemy go B. Zaraz powiem dlaczego. A, jest sobie bum nazwę. I teraz od razu na dowód, jak się wchodzi z powrotem w to pola i kliknie się My Project, to popatrzcie. Są wszystkie programy, które ja mam zapisane. Mogę się każdego pozbyć, dodać, jak tam pasuje. Więc po prostu odpalacie swój tablet, macie już wybrany projekt i możecie podziałać. Dziewczyny, co jeszcze można zrobić? Być może często gracie z dzieciakami w prawdę, fałsz. Można wtedy zaplanować taką aktywność. Będziemy potrzebowały reakcji Dota. Ta reakcja Dota na... O rany, wypięłam tablet. Słuchajcie, dajcie mi chwilkę. Mój tablet się wypiął, muszę go tutaj zalogować.
Aha, odkryłam tajemnicę. Złośliwość rzeczy martwych. Jeżeli gracie z dzieciakami w prawdę lub fałsz, lub chcecie uzyskać jakąś informację od dzieci, to myślę, że ten pomysł się Wam przyda. Tak, to jest, jak się ma takie centrum dowodzenia siebie tutaj, no to trzeba wiedzieć, gdzie jaki kabelek postawić. Dobra, lecimy dziewczyny. Dziewczyny, mamy tutaj taką reakcję. Kiedy będziemy chciały, żeby on się obrócił w lewo lub w prawo. I teraz, co rozumiemy pod lewo, prawo? Lewo, prawo. Jeszcze jest opcja przód i tył, a lewo i prawo wydaje mi się sensowniejsze. Czyli wybieram, że kiedy obrócę go w lewo, to zmieni światła na czerwono. A jeżeli obrócę go w prawo, zwróćcie uwagę, że już nie mogę dać lewo, bo jest wykorzystany ten aktywator, to zmieni światło na zielone. No i tym sposobem mam kolejny prosty program do działania. O, przepraszam, czat nie widzę, czy do mnie piszecie. I tym prostym sposobem, tak, zadaję dzieciom zagadkę, na przykład zadanie 5 razy 5 to 20. I teraz dziecko chce, żeby było czerwone, więc odwraca w lewo. A potem, bo to jest fałsz. A mówię 5 razy 5 to 25 i odwraca na zielone, bo to dobrze. Więc udziela mi odpowiedzi, determinując lewo i prawo. Dzisiaj na niebie świeci piękne słońce i jest ładny dzień. No i znowu będzie miał taki sposób. On będzie się obracał. Oczywiście kwestia dodania już mu kolorów to jest bułka z masłem. Ktoś powie proste. No ale słuchajcie, mamy tego gościa. Jak sobie zmodyfikować pod tego pana to zadanie? Otóż, to jest program drugi, więc pokazuję modyfikację. Ja bawię się z dziećmi w taki sposób, że daję sobie takie aktywatory jak klaskanie. I jeżeli usłyszy klaskanie, to pojedzie do przodu. Następnie wybieram sobie drugą reakcję, pojedzie do tyłu. No ale ktoś może mi powiedzieć, no słuchaj Teresa, no wszystko fajnie, ale on słyszy klaskanie, a reszta aktywatorów, bo popatrzcie sobie na aktywatory do Dasza, mówienie, jest rumor w klasie, będzie reagował na wszystko. Nie ma bariery, nie ma ściany. No kurczę, Teresa nie da rady. Ale tu jest ten myk, o którym mówiłam na początku. Mianowicie możemy tego stwora dać dzieciom, wtedy klaskać, tak żeby dosłyszał. Możemy podrzucać albo potrząsać tak, żeby dotknął reagował. A słuchajcie, a jak myślicie, kto pojedzie? Ze względu na fakt, że dot nie jest w stanie wykonywać ruchów na zasadzie ruszenia do przodu, to też w momencie, kiedy zaprogramujecie aplikację w taki sposób, zostawujecie dwa roboty, będziecie wydawać polecenie dotem, a o, mam zły blok.
będziecie wykonywało polecenie dotem, ale jeździć może tylko dasz. To słuchajcie, czary są takie, że jeżeli ja potrząsnę dotem, o, wjechał mi na stolik, to wtedy dasz zaczyna reagować. No i to jest świetna sprawa, bo tym sposobem to jest coś w rodzaju panelu kontrolnego. O matko, ale go tu załatwiłam, potrząsam im cały czas. Natomiast dasz jest tym reaktorem. No i tym sposobem możemy zaproponować na przykład dzieciom taką aktywność. Ja na przykład w taki sposób sprawdzam umiejętności matematyczne. Sprawdzam, czy w ogóle tam jesteście. Sprawdzam w ten sposób umiejętności matematyczne i podaję dzieciom działania. I jeżeli dziecko obliczy jakieś działanie, na przykład tam 2 dodać 5 równa się 7 i dzieci się zgadzają jako grupa, to wtedy klaszczą w ręce. A jeżeli się nie zgadzają, to u mnie dzieci podnoszą rękę, natomiast można powiedzieć, że kręcą głową i wtedy trzeba wydać dotowi inne polecenie. No i można pobawić się w taki sposób, że ustalamy sobie start na początku klasy, trasę prosto, po której będzie jechał dasz, a to jest aktywator dzieci i zadajemy też działania i jeżeli szybciutko rozwiążą, czyli będzie dużo tych klaśnięć, w taki synchroniczny sposób, to dasz dojechać do mety. No oczywiście to nie muszą być działania, bo to mogą być zadatki związane z tematem, to mogą być pytania do lektury. No w zasadzie, o co byście nie chciało, to zapytacie, tak żeby on dotarł do mety. Więc to daje ten plus, że dot nie jeździ, na ruch będzie reagował wam tylko dasz. Natomiast musicie uważać, ponieważ jeżeli pomylicie te aktywatory i na przykład dotowi wprowadzicie dźwięki, a będziecie chciało, żeby dasz mówił, no to może wam się to tutaj nieco pomieszać. Mamy program drugi, tak? Jak tam dziewczyny, nada się to? Chyba jest nadzieja. No i teraz dziewczyny, program trzeci z kategorii programy proste. Żeby była jasność, w momencie, kiedy macie dzieci starsze, to one mogą generować te reakcje. Czyli one mogą sobie, nawet warto, żeby sobie wybierały, jak chcą, żeby robot reagował. I jakie polecenia chcą mu wydawać. To jest tak naprawdę ten kolejny etap. Natomiast tak jak słusznie mówi Małgosia, no same musicie nabrać takiej pewności w obsłudze sprzętu, żeby móc to zaproponować dzieciom. Więc wydaje mi się, że to jest taki naprawdę przyjemny początek, ponieważ załapanie tych fundamentów skutkuje tym, że potem modyfikacje są niejako naturalne już w całym tym działaniu. No i słuchajcie, co jeszcze ja proponuję? Macie tutaj... wyłączył się. Słuchajcie, mam ruszone. O, rany. Coś mój kabelek, słuchajcie, mam za dużo kabelków. Albo się nie mogę ruszać, albo w ogóle oddychać. Dobra, czekajcie. Już próbuję ustabilizować kabel. Słuchajcie, tak naprawdę widzę po dziewczynach, które gdzieś tam się przyłamały w tym działaniu, że potem już te aktywności, kiedy dzieci wiedzą, gdzie co jest i kiedy wy wiecie, gdzie to jest, stają się niejako automatyczne. Stąd też taka decyzja, żeby ten webinar był taki właśnie z kategorii podstawy podstaw, bo wierzę, że to spowoduje, że nabierzecie pewnej pewności. Pewnej pewności. Co ja mam dzisiaj naprawdę z kategorii masło maślane. Dobra. Nie oddycham. Może już się nic nie odetnie. Za chwilę przerwy, zanim sobie przejdziemy na
trudniejsze rzeczy. No i dziewczyny, jak ja się jeszcze bawię? Pamiętacie, ile guzików na głowie mają roboty? No, Ania mówi, że 3. Patrzcie, dziewczyny, jak to człowiek działa z czymś i nie zawsze zwróci uwagę na pewne rzeczy. A to taka piękna charakterystyka. Moje drogie, są 4 guziki. Przy czym, tak jak mówi Ania, 3 pomarańczowe z kropeczkami, czyli 1, 2, 3, ale ten biały jest również klockiem, jest też z białym 4, dokładnie. No i teraz, tak naprawdę, możecie sobie wrzucić 4 bloczki startowe. No i dobierać sobie do nich reakcję. Ja proponuję zawsze takie rozwiązanie. Zwróćcie uwagę, że te aktywatory się wzajemnie wykluczają, czyli jak dokładałam kolejne boczki, to automatycznie już wybierało mi kolejny wolny guzik. Zauważyłyście? Od razu wybrało, że ma być guzik drugi, trzeci, po kolei. Bo tak jakby w momencie, kiedy już macie w programie jakiś aktywator, to one się nie mogą dublować. No i teraz uruchamiamy sobie światła. Słuchajcie, jeszcze mamy wiosnę. Będzie lato. Jesień. No i teraz, moje drogie, prowadzenie takiego sposobu działania, oczywiście to jest również do zrobienia na daszu. Już nie ma problemu, dlatego że ono ma takie samo guziki. No i teraz tak, w momencie, kiedy ustawimy taki program i oddamy dota w ręce dzieci, to one po naciskaniu kolejnych guziczków będą uzyskiwały określony efekt. A ten pomarańczowy jest akurat taki mało czytelny, widzę. Mamy. No i słuchajcie, i to jest taka fajna przestrzeń do tego, żeby pobawić się z dzieciakami, na przykład z użyciem maty. Mianowicie wybierasz sobie guziczek, który naciśniesz, albo podajesz dzieciom, który guziczek odpowiada za co. Rozkładacie sobie kolorowe bloczki w tych kolorach, które macie tutaj. Więc ja zaproponowałam pory roku, bo one są uniwersalne i na przykład można bawić się tak, że czytamy zagadki związane z porami roku. I dziecko mówi, która ta pora, wskazując, świecąc dota na określony kolor. Ale możecie sobie rozłożyć kolorowe blocki na macie. Dzieci wiedzą, który guziczek oznacza jaki kolor i podawać na przykład współrzędny, jaki kolor rozpił się na polu C4. No i dziecko sobie tam popatrzy, więc jaki kolor ukrył się na polu E6. Tak? Czyli łączymy sobie to z matą. To nie wymaga naprawdę dużo zachodu. To nie jest cała misja do rozkładania robotów i wielu innych rzeczy. Więc traktujemy dota jako naprawdę panel doradczy. No i oczywiście możemy też działać z daszem, popracować na kolorach, ale popracować też na reakcjach. I na przykład dołożyć sobie tutaj jeszcze 2-3 inne aktywatory i na przykład na macie poza kolorami rozłożyć też zwierzątka.
I wtedy dziecko będzie musiało zareagować w określony sposób lub w ogóle zrezygnować z kolorów, ale zrobić aktywatory dźwiękowe i wtedy właśnie sparować sobie dane pole z dźwiękiem, który będzie nas interesował. Myślę, że do zrobienia. Oczywiście ja Was zachęcam do tego, żeby ten proces tworzenia skryptu był dla dzieci procesem jawnym. Czyli, kochani, kiedy naciśniemy guziczek na środku, to robot zmieni się na taki kolor. To jest zielony. Trawa, spódnica pani, zasłona na korytarzu, żaba i tak dalej. Świetnie, a kiedy naciśniemy guziczek numer jeden, to coś tam. Ale dziewczyny, tutaj można wrzucić dźwięki, tak? Czyli tu mogą padać odpowiedzi, bo wtedy on może powiedzieć coś. I bawimy się dzieci tam 36 dzielone na 6 i możemy mieć ustalone, że sprawdzamy na przykład dzisiaj dzielenie przez 4, 5, 6 i 7. Wydaje mi się, że opcja atrakcyjna i pozwalająca na wyciągnięcie tego śliczego z pudełka. Dziewczyny, czy do tej części są pytania? Bo potem zostały nam jeszcze puzzle, inspiracje i jeszcze cały czas Was straszę okiem, więc istotne, żeby się dowiedzieć, po co jest. Czy do tej części pytania? Jasne. Ania mówi, że jasne. Słuchajcie, wy macie już ten niezwykły plus kategorii szczęście, szczęście w nieszczęściu, że już prowadziłam webinar dotyczący robotów i po prostu zbieram te informacje od Was, co było na plus i co warto wykorzystać. Rzucacie też parę swoich propozycji, więc staram się to naprawdę na bieżąco rzucać. Czy któraś z Was takie aktywności już testowała? Ok, część tak, część zaczyna, część spróbuje. Słuchajcie, to więcej ciekawostek po przerwie, dobra? Mamy godzinę 11. Częściowo się udawało. Ok, jeśli będą jakieś obawy, jeszcze pytania, to też rzucajcie na koniec. Dziewczyny, 11:16, 11:30. Widzimy się po przerwie i mamy taki ostatni blok jeszcze z inspiracjami, pomysłami. Myślę, że się Wam spodoba. 15 minut przerwy. Do zobaczenia.
za 2-3 minutki możemy wracać. Słuchajcie, wracamy powolutku na łącze. Ja ktoś szkuje jeszcze do tego, co dalej. Ale dziewczyny takim leniwym, słuchajcie, leniwym krokiem. No bo wiedząc już, powolutku tam sobie dobiegajcie. Wiedząc już o tym, że możemy działać w aplikacji Go tworząc labirynty, no to należy pamiętać o tym, że docelowo zależy nam na tym, żeby dzieci przeszły z Go do Blokli. Więc pokażę Wam taki filmik. To jest filmik do znalezienia na YouTubie. Słuchajcie, takie aktywności jak tutaj, czyli najprostsze labirynty, tam chłopiec programował sobie w bloku, jaką ma trasę do przejechania i robot do przejechania. I wy też możecie dzieci zachęcić do tego typu aktywności. Między innymi pamiętając o tym, że właśnie te bloczki ruchu, już odpalam sobie tutaj tablet, dom, tymi kluczowymi do naszego działania. I planując sobie taki labirynt, jak pokazywałam Wam wcześniej, że zrobił w jednej ze szkół, będziemy sobie przechodzić na kolejny etap, czyli będziemy chciało, żeby nasz dasz w tej sytuacji przejechał określoną odległość. I teraz dziewczyny, pamiętamy o tym, że tutaj w bloczkach ruchu mamy możliwość określenia dokładnie w centymetrach, jaką odległość pokona, z jaką prędkością, tak? Więc znowu wracamy niejako do tych kompetencji z Go. Więc naprawdę wyklejenie taśmą labiryntu na korytarzu, na dywanie, z uwzględnieniem jakiej odległości jest doskonałą przestrzenią do tego, żeby dzieci liczyły, żeby wykonywały pomiary,
bo to wy sobie zaplanujecie wcześniej pewne rzeczy, natomiast będą świetnie musiały oszacować odległość, określić pomiar. I tak naprawdę to jest moment, w którym jesteście w stanie oddać kontrolę dzieciom. To, czy wy wprowadzicie na końcu jakiś element dodatkowy, a ciekawa jestem, czy zwróciłyście uwagę na to, że na końcu stał dot. Jest taki aktywator. Który dodatkowo powoduje reakcję, kiedy dodatkowo powoduje reakcję postaci kiedy napotkacie na jakieś przeszkody. Więc możecie dodatkowo jeszcze wprowadzić jakieś elementy i określone reakcje, czyli na przykład kiedy dasz zobaczy coś z przodu, to wtedy się obróci o 90 stopni. Czyli na przykład w momencie, gdyby dojechał do ściany, to będzie musiał wrócić. Natomiast to już jest taka trochę wyższa szkoła jazdy. Mamy też opcję, że robot będzie się odwracał w stronę naszego głosu. Więc to będzie taki też ciekawy bodziec dla dzieciaków. W momencie, kiedy robot by wam gdzieś odpłynął w inną stronę, i możecie wodzić robota za głosem. Czyli odwróć się w stronę, znaczy popatrz w moją stronę. Ustaw się. Więc do tych labiryntów tak naprawdę potrzebujemy tych podstawowych reakcji. Czyli mamy guziki, przeszkody, dźwięk, głos, łapanie, uderzenie w coś. I uwaga, tu jest taki bloczek, który się nazywa kiedy dasz, zobaczy dota. Kiedy dasz zobaczy dota, to wydarzy się coś tam. No i teraz myślę sobie, że świetną przestrzenią do tworzenia interakcji jest moment, kiedy dasz dojeżdża do końca labiryntu, widzi dota i reaguje w określony sposób. Jak to wygląda w praktyce? Wyrzucę sobie bloczki. Kiedy dasz widzi dota, to mówi mu cześć. Oczywiście pamiętamy, że muszą być sparowane dwa roboty. Mam dasza. Fajne, nie? Słuchajcie, ale nie wiem, czy wiecie, że w pudełkach macie coś takiego. I teraz tak. Tutaj, to jest, słuchajcie, to jest w ogóle, żeby była jasność, to jest zaczep do tutaj z tyłu, do tego kółeczka, które ma z tyłu, i żeby nasz pan mógł ciągnąć przyczepę. Ale to można przyczepić też do towni. Tu można sobie powiesić sznureczek i kiedy dasz zobaczy dota, to pojedzie do przodu, to zatańczy, to coś zrobi. I można prosić dzieci, aby na takiego powieszonego na sznureczku, na przykład takim dotem mu pomachały, albo zrobić na zasadzie wędki i tego, gdzie będzie dot. Ja wrzucam też takie aktywności bardziej do działań w pojedynkę, dlatego że ja osobiście też pracuję jako terapeuta i prowadzę zajęcia z dzieciakami, które wymagają w różnych obszarach wsparcia. I naprawdę to może być fajna sprawa. To można być patyczek do przenoszenia, go delikatnie. A jeszcze wrzucić sobie tam reakcję, że do tym nie można potrząsnąć w trakcie. No i robi się już nam naprawdę fajna gra. Bo wtedy on nie dość, że masz przesunąć, to on jeszcze na przykład, słuchajcie, masz go przesunąć tak, żeby zobaczył się z Daszem, przywitali się, ale żeby nie krzyczał, że go boli.
bo ten zaczep ci to umożliwia. Bo tu spokojnie można wsunąć sporą, słuchajcie, pałeczkę, jakiś tam sznureczek, czy taką listeweczkę, żeby przenosić dota. Do zrobienia, nie? Więc wyciągać, słuchajcie, zaczepy. No jeszcze tu macie, w zestawach jeszcze macie zaczepy te. One też dają taką opcję, czyli uszy zajączka. Ale ja to pociskałam. Uszy zajączka to są te białe. No i wtedy można rozwiesić sobie dota na sznurku, jak do prania. I go przesuwać. Dodatkowo. Więc dla grafomotoryku, dla dzieci, które wymagają jednak tego, żeby to było w określony sposób, no to będzie taka trochę na zasadzie kapsuły. Więc warto wyciągnąć sobie, słuchajcie, te dodatki już powoli z tych pudełek, bo czasami one tam się naprawdę solidnie relaksują. Solidnie relaksują, a można naprawdę je alternatywnie wykorzystać. Słuchajcie, no to tak, mamy. To odpalamy, myślę sobie, za chwileczkę taki ostatni poważny program, ale wymagający trochę, więc zachęcam, żebyście teraz troszkę się skupiły. Jeśli któraś jeszcze nie dobiegła do komputera, to dobiega. Moje drogie, mówiłam, że będzie co nieco o. A, to sobie zostawimy na koniec. O warunkach. O zmiennych. Bardziej o zmiennych niż o warunkach, bo warunki to kiedy coś tam, a zmienne to bardziej związane z pewną losowością. Moje drogie, wchodzimy sobie na. O przedostatnią, zmienne. I teraz tak, wybieramy sobie zmienną główną. Od razu uprzedzam, zmiennych można sobie wprowadzić kilka, te obrazki są po to, żeby tylko określić, w jaki, co będziemy w danym momencie warunkować. Więc możemy zostawić kropkę. I teraz, kiedy wejdziemy sobie na tą kropkę, mamy opcję, że jeżeli zmienna będzie wynosiła 5, to coś tam. Ale ja nie chcę tak, tak jest za prosto. Ja chcę sobie wybrać opcję z kostką. Ustawiam sobie zakres liczbowy od 1 do 6, tak jak na kostce. Czyli jeżeli zmienna będzie wypadała między 1 do 6, to i teraz, jeżeli wypadnie 1, jeżeli wypadnie 1, to oko będzie miało zaświecone te dwie lampki. Wyciągam dalej. Jeżeli, klikam sobie na znak większości, mniejszości, będzie równe 2, to oko, a oko jest w światełkach. Wybieramy sobie to all on. Będą się świeciły kolejne 2. Dziewczyny, na tym etapie mamy? Słuchajcie, trzeba wprowadzić pozostałe. Czyli kiedy wypadnie 3, to zaświecą się kolejne 2, reszta będzie zgaszona. 4, kolejne 2, 5, kolejne 2, 6, kolejne 2. Spróbujcie sobie szybciutko wprowadzić, a ja zaraz powiem, z czym to się będzie jadło, dobra? Więc daję Wam chwilę. Wprowadźcie sobie szybciutko.
Okej, czyli rozumiem, że mamy wprowadzone. Program powinien wyglądać tak. I teraz dziewczyny. Program będzie działał zarówno u Dasza, jak i u Dota. Wszystko kwestia tego, na czym chcecie podziałać. Trzeba się zastanowić, na co chcecie, żeby robot reagował. Ja akurat uznałam, że chciałabym, będę pokazywać na docie, bo jest to dla mnie prostsze, żeby reagował na główny guzik. Czyli kiedy nacisnę główny guzik, to będzie się coś działo. No i tym sposobem, bo znowu kwestia aktywatora jest zależna od Was. I znowu tym sposobem wytworzy się coś takiego. Mam nadzieję, że będziecie dobrze widziały. Ok. I teraz, co baton to jest ten, który jest u góry? Kiedy nacisnę, i teraz dziewczyny, zwróćcie uwagę na to, co się dzieje w programie. Wy tego nie będziecie mogły zobaczyć, dlatego że nie macie podpiętego robota, więc nie będzie bodźca, na który zareaguje u was program. Natomiast popatrzcie sobie, co się będzie działo z moim dotem. Tak na marginesie, popatrzcie, jak się pięknie do was uśmiecha. Widzicie? Czy widzicie, jak się dot uśmiecha? Bo jak widzicie, jak się dot uśmiecha, to jest szansa, że będziecie widziały, co się dzieje dalej. Mamy? Uśmiecha się? Możemy zaczynać. Włączyłam program. I teraz naciskam guzik. Popatrzcie, co zrobił program. Wylosował i zaświecił jakieś dwa światełka. Bo wylosował jeden. Czyli zaświeciła się pierwsza konfiguracja, wylosował jedynkę, bo w lewym górnym rogu macie, które oko wylosował. Losuje dalej. Czwórka. Zaświeciły się kolejne. Dalej. Trzy. Dalej. Trzy. Dziewczyny, co zrobiłyśmy właśnie? Co zamieniłyśmy Dota? Teraz wam pokażę co. To muszę wam wrzucić link. Jeśli teraz coś piszecie, to nie widzę, to muszę wam tutaj udostępnić pewien klik. Dziewczyny, na stronie Wondera można w inspiracjach, kto był czujny, ten wie, bo nie bez przyczyny to pokazałam. Można znaleźć takie oto jakże twarzowe, bym powiedziała, zdjęcie Dasza. Tu. W inspiracjach można znaleźć takie oto piękne zdjęcie. Widzimy go? Tu. Wrzucam wam na czat link. Oj, czemu nie chcę to wskoczyć? Ale nie to. Zaraz go wam, słuchajcie, podrzucę. Jest. Dziewczyny, tam powinno być takie kółeczko. Takie kółeczko. Ona jest wstępnie tak wymierzona, że jak się je drukuje na A4, to wychodzi. I teraz wystarczy, że nakleicie sobie takie kółeczko na glutku do Dota albo do Dasza, bo tak jak zauważyłyście, jedna i druga opcja będzie działała. I oko będzie pełniło nam funkcję maszyny losującej.
czyli będzie się zapalać w danym punkcie i losować nam dany obszar. No i teraz już tylko kwestia fantazji. Czy wpiszecie sobie tam reguły ortograficzne, czy liczby, czy głoski, znaczy w sumie literę, ale na jaką głoskę się będzie zaczynał dany wyraz, wygłos, kolory, słówka. No w zasadzie wszystko równo. Co wy myślicie? A wystarczy, że tutaj zamiast tego oka, które macie tu, że on losuje oko, na przykład rzucicie sobie dźwięki. I pamiętacie, to jest to, co mówiłam, czasami nie potrzebujecie 10 dźwięków, żeby wam losował 10, rzucicie je tutaj. Zamiast wylosuj oko, on będzie losował te odgłosy, które sobie wybierzecie. Będzie się sprawdzało i tutaj, i w daszu, i w docie. Czy przychodzi wam do głowy, do czego możecie wykorzystać jeszcze takie narzędzie? Wydaje mi się, że daje tak szeroki wachlarz, daje tak szeroki wachlarz działania, że naprawdę kwestia tylko i wyłącznie fantazji. Więc to jest jedna z rzeczy, która pochodzi tutaj z inspiracji. Tu labirynt, tu mecz. Do każdej. No właśnie tak mi się wydaje, że naprawdę do każdej edukacji można podziałać. Ale w scenariuszach lekcji macie też taki scenariusz, który naprawdę jest bardzo efektownym scenariuszem. To jest scenariusz Moniki Warkowiak, to jest też nasz trener, w którym wykorzystacie sobie te umiejętności, które dzisiaj poznałyście, ponieważ zabawa polega na tym, że rozkładacie sobie mapę, dzieci odgadują, gdzie się znajdują. Dokonują pomiaru poszczególnych miast, będz po tej mapie i programujecie robota w taki sposób, że on ma od Poznania tam do Krakowa, czy od Krakowa do Warszawy przejechać określoną trasę. Więc on sobie jedzie, pyk, jedzie sobie dalej, jedzie sobie na dół, jedzie sobie jeszcze niżej, bardziej na południe. I dodatkowo możecie jeszcze zrobić tak, że dojeżdża do danego punktu i mówi jeszcze, w jakim znajduje się mieście. Więc też do wykorzystania podczas zajęć przyrodniczych jak najbardziej. Dlatego naprawdę zachęcam Was do tego, żebyście przeglądnęły sobie ten portal, bo tu jest naprawdę bardzo dużo konkretnych rzeczy. Bardzo dużo konkretnych rzeczy. No i jeszcze a propos rzeczy z kategorii mam pod ręką. Zostawiłam, słuchajcie, na koniec. Tutaj jak się wchodzi dalej w tą opcję, są puzzle. Aplikacja będzie nas pytała, czy chcemy grać dotem. To jest o tyle istotne, że inne zadania są do dota, inne do dasza. Do dasza wydają mi się ciut trudniejsze, niemniej jednak one są zrobione w bardzo taki przystępny sposób. Ja sobie wybieram dota. I teraz popatrzcie dziewczyny, co się dzieje. Oczywiście podziałajcie też z daszem, z dziećmi. To jest taka forma gry. Trochę się to kojarzy z tym wonderem. Ale trochę kojarzy się to z Wonderem, ale ma to nieco inną strukturę. Kiedy wejdziecie na zadanie pierwsze, Driving School, będziecie miały dokładnie polecenie, co masz zrobić. Przesuń guzik start i teraz ten trzeba było połączyć, ja już mam zrobiony. I naciśnij start. Proste do zrobienia z dziećmi na zajęciach. Potem mamy znowu, żeby jeszcze dołożyć coś, dopinamy bloczki. Popatrzcie, to są podstawowe rzeczy. Tak naprawdę, to mimo tego, że są w języku angielskim, to zwróćcie uwagę, że panel po lewej stronie jest wygaszony. Nie macie opcji wstawić nic złego. I przechodzimy dalej. I dziewczyny,
przechodzi się przez te puzzle. Popatrzcie, tych plansz jest. O matko, ale odruchowo. 10. Przy planszy 9 pojawia się certyfikat. Można go sobie zobaczyć. Więc to jest taka fajna, fajna sprawa. To są naprawdę ciekawe zadania. Na przykład tutaj robi się z dziećmi kule disco. Po kolei przypina się te bloczki. Potem popatrzcie, to jest to, o czym mówiłam, gdzie wykorzystujemy funkcję. On będzie tak jakby łączył się z tą funkcją. To jest taka prosta forma gry z dziećmi, jeszcze dodatkowo opisana, więc wydaje mi się, że świetne. Ale wiecie, co jest jeszcze najlepsze? Że wszystkie te programy, które tworzycie tutaj, grając przy puzzlach, i tak samo jest z Daszem, zapisują się tutaj. Disco Ball, widzicie? Jednym z programów, który się zapisuje, jest między innymi, tylko ja sobie go chyba usunęłam z rozpędu, jest gra, która się nazywa Hot Potato, czyli gorący ziemniak. I polega ona na tym, że w momencie, kiedy sobie podajemy dota, a on wydaje jakiś odgłos, to ktoś tam, załóżmy, odpada. Pokażę Wam dokładnie, jak wygląda ten program, ale można sobie zrobić go naprawdę w taki bardzo łopatologiczny, bym powiedziała, sposób. Dlatego, że chcemy, żeby dot co jakiś czas się odezwał, tak? Więc tak naprawdę chcę sobie wprowadzić, żeby na przykład sobie świecił w różnych kolorach. Mogę sobie zrobić to na zasadzie jak ta kula disco. On sobie będzie świecił, tak? I chcemy, żeby wydał jakiś odgłos. Na przykład ajajaj, tak? I chcemy, żeby to wszystko się powtarzało cały czas. To jest wersja najprostsza, czyli taka, że co trzy kolory. Przestał gadać. Wrażenie. I dziecko, które będzie go miało w ręce w momencie, kiedy zapali się światełko, w momencie, kiedy usłyszy dźwięk, będzie miał tak zwanego gorącego ziemniaka i na przykład wykonuje jakieś zadania. Myślę, że fajne na wersję śródlekcyjną. Jeśli chcecie sobie dodatkowo to modyfikować, możecie sobie wrzucać jeszcze dodatkowo, że tam między tym a tym poczeka. Możecie sobie jeszcze tu wrzucić, że poczeka i dopiero na przykład będzie sobie jeszcze zmieniał światełko na takie. Nie wiem, co mu zrobił. A, wiecie, co mu zrobiłam? Widzicie, dlaczego nie gada? Dziewczyny, widzicie, dlaczego Dot nie gada? Bo nie zmieniłam w dźwiękach na dota. No i właśnie to jest to, o czym ja mówiłam. Czasami w pośpiechu robimy pewne rzeczy i właśnie nie zareaguje. Gdybym miała włączonego teraz Dasza, to on by gadał, ale ja Dasza wyłączyłam, w związku z tym nic nie gadało. No i teraz powinno działać. Widzicie? I tu możecie sobie, słuchajcie, naprawdę powrzucać, co tam chcecie, możecie wymówić jakieś odgłosy, nagrywać, cokolwiek, co wam do głowy przyjdzie, to już wasze działanie. Natomiast taki ciekawy też program uzyskacie w momencie, kiedy przejdziecie sobie całe puzzle, więc zachęcam, żeby faktycznie z tych opcji skorzystać, zarówno przy Daszu, jak i przy Docie, bo jest to gotowy materiał do zajęć i naprawdę nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to zrobić. Tym bardziej, że słuchajcie, puzzle wykonane całe
zapisują się na komputer, Boże, na komputerze, na tablecie, więc wy to cały czas będziecie miały do dyspozycji. Więc mogą się losować dodatkowo jeszcze jakieś odgłosy, możecie zabawę troszkę odwrócić na zasadzie, że jak wypadnie na ciebie, to powiedz, co to jest i padnie zagadka. Jest tu już kwestia tak naprawdę modyfikacji według uznania, bo widzicie, że program jest dość prosty. Słuchajcie, jeśli chodzi o pokazywanie rzeczy stricte w Blockly, czy są jeszcze jakieś pytania? Może potrzebujecie jakiejś jeszcze inspiracji, podpowiedzi? No widzicie, to jest ta opcja z mapą, czyli wtedy dzieci znajdują punkt, ustawiają, mierzą linijką, dużą linijką, gdzie dojechać, wieją go po odpowiednim kątem, no i ładuje tutaj po całej tej Polsce i znajduje punkty. Mamy ten warunek, że kiedy zobaczył Dota, to jeszcze tam wydał jakiś odgłos. Natomiast certyfikat, który uzyskacie, możecie sobie później uznać, jeśli podziałacie, zapisać, możecie taki certyfikat przyznać dla klasy. A tak wygląda program do gorącego ziemniaka, ale same zwróćcie uwagę, że on ma tam wprowadzone też zmienne, czyli tam odbywa się losowanie. Jeżeli wypadnie więcej niż tyle, to on wtedy zagra, a jeżeli wypadnie mniej, to nie zagra. Więc tak jakby też jest to kwestia do wydedukowania, do połączenia jako gotowa opcja. Dziewczyny, czy do tego momentu pytania? To jeszcze pokażę dwie, trzy rzeczy i coś na koniec a propos tego, co jeszcze fajnego się pojawiło w ostatnim czasie. Słuchajcie, zachęcam do tego, żebyście przeglądały YouTube, dlatego że jest tam sporo pomysłów. Okay, so Dash is going to write the name Dot, and he had to do something to keep it from making a mess. What was that that you had to do? I had to keep on fixing someone's head goes up, and all these repeat till and look up. Tu zabawa polega na tym, że przyklejono tam, przyczepiono pisaka do głowy i on poprzez to, że będzie obniżał głowę, bo tam pamiętacie była taka opcja głowa, góra, dół, on będzie przyciskał pisak do kartki. Więc na przykład wprowadzenie litery można w taki sposób zrobić. Popatrzcie, jaki montaż klockowy. Ale słuchajcie, spotkałam się już niejednokrotnie, że po prostu przyklejają mu taśmą jakąś część, po prostu taśma, jahoj. Albo, wiecie co jeszcze znalazłam? Ale to będzie fajne na najbliższy czas. Do ogonka z tyłu przyczepiają mu kredę i rysują gdzieś mi po boisku szkolnym. To też fajna opcja. Co jeszcze można znaleźć fajnego? I wish I had someone to review these robots with. Słuchajcie, tu mamy tutorial przeprowadzony przez dokładnie mam sobie radzić jak tutorial zrobiony przez dzieci. Do czego służą poszczególne elementy? Jak się je przypina? Jak się mówi wyrzutnie? Dziewczyny, dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że można taki film pokazać dzieciom i zachęcić do samodzielnego montażu. There's Dot all put together. I mamy zajączka. Tu jest pokazane, jak może jeździć w go. Widzicie ten zaczep, który ja przyczepiłam do głowy, przyczepia się tutaj. To z
wyrzutnią są największe problemy, ale słuchajcie, jest fajnie, tu mamy ksylo, natomiast tam jest bardzo fajnie pokazane, jak on wyrzutnie złożyć. So here's Dash all geared up in his launcher. It's your shoe all full. There's a bunch of different ways you can use the launcher, but here's one. Więc wydaje mi się, że też ciekawa opcja, żeby dzieciakami w taki sposób popracować. No i jeszcze dziewczyny, tak naprawdę. Taka jedna rzecz, którą jeszcze znalazłam dla Was. Oj, coś. Już nie na YouTubie, ale jest taki fajny blog. Kupnijcie sobie link. To jest naprawdę dobry blog. To jest naprawdę dobry blog. I tu również są opisane różnego rodzaju pomysły, aktywności. Można się zainspirować w montaż pisaka, właśnie różnego rodzaju stworzenia labiryntu. Taki można zrobić z klocków Lego. No i właśnie tu są świetnie, słuchaj, tu jest fajna propozycja, bardzo mi się podoba. Czyli kręgle. Zaplanować tak trasę, żeby zbił wszystkie kręgle. Świetne. No i oczywiście osadzanie Dasha, Dota w jakiejś fabule, w tym, co się dzieje w toku zajęć, w temacie zajęć. Gdzie można znaleźć w przypadku polskich stron inspiracje? My mamy blog Zyty i Oli, które pracują w ośrodku dla osób niepełnosprawnych i wrzucają, to jest strona specjalni.pl, ja Wam akurat podlinkuję, podlinkowałam Wam do konkretnego artykułu, materiał. Ale znajdziecie tam masę propozycji do pracy z Daszem i Dotem. Więc wydaje mi się, że naprawdę sporo do wykorzystania. Ponadto sporo rzeczy do wykorzystania również między innymi z matą kropkową. I to jest też ciekawa propozycja. Popatrzcie, zadania polegało na tym, że była stworzona oś czasu. Po tej osi poruszał się Dash i przy każdej dacie nagrywał jakąś informację. Ja sobie myślę, że w przypadku edukacji wczesnoszkolnej może nie tak daty, ale przecież obowiązkowo w ramach edukacji wczesnoszkolnej realizuje się na przykład temat związany z ciążą na przykład. I wtedy można rozłożyć sobie obrazki, można sobie rozłożyć obrazki i dzieci nagrywają komentarze
tak, że przejeżdża, że po prostu jest to w formie takiego mini spektaklu, który robi Dash. Też wydaje mi się to być ciekawe. Słuchajcie, i jeszcze aktualizując sobie informacje na temat Dasha i Dota, bo wiecie, że to się w różnych miejscach pojawia na bieżąco, to na, z kolei na zagranicznej stronie Wondera, wrzucam, chyba wrzucam. Jestem, jak zwykle jakaś awaria. Słuchajcie, już jestem. Takie to mam ostatnie szczęście. Słuchajcie, na stronie, którą wrzuciłam w linku, jest możliwość zapisania się na taki bezpłatny newsletter. Make summer wonder, make it summer of wonder. I tutaj na dole jest opcja podania swojego maila, czy jesteście nauczycielami. I popatrzcie, jest możliwość ubrania matowych, takich wakacyjnych wyzwań, o tak bym to powiedziała, do Dasha i do Dota. No i popatrzcie, czego masz użyć? Masz kartę z wyzwaniem, kroki, kolejne, zaplanuj swoje. To są świetne rzeczy do wykorzystania, również do przełożenia tutaj. Co może zagrać? Wakacyjne wyzwanie, drogi do przejścia, labirynty, mini kratownica. Wszystko gotowe, a to jest dopiero pierwsze zadanie, dlatego że te zadania będą się tutaj pojawiały wraz z kolejnymi tygodniami wakacji. Więc warto sobie na tę stronę zaglądać, żeby sobie te materiały pobierać na bieżąco i właśnie zapisać się do newslettera, żeby dostawać informacje o kolejnym pakiecie informacji do wykorzystania. Słuchajcie, myślę, że udało mi się przekazać komplet informacji. Zamknę takie pozytywne linkowisko do podziałania. Nieco zainspirować, podpowiedzieć, że to nie będzie gryzło. Pamiętajcie, że najpierw zaczynamy od tych rzeczy prostych, a same zobaczycie, że jak poczujecie się w tym pewnie, to potem stopniowo będziecie sobie już to modyfikowało. Chodzi o to, żeby w ogóle zacząć i ruszyć. Żeby nie zostawić tak z tym dzieci na zasadzie jakoś to będzie i planować te aktywności, które wplatacie w swoje zajęcia. Jak najwięcej ma mieszać tego online z tym offline, żeby to się aktywnie dla dzieci i kreatywnie przetwarzało. Mam nadzieję, że propozycje Wam się podobały, że zaczniecie wyciągać powoli akcesoria z pudełek i również Dota. Przeglądnijcie proszę te strony, które Wam wrzucałam przy wakacyjnym wypoczynku. Natomiast jeśli pojawią się jeszcze jakieś pytania, to ja do godziny 13 jestem do Waszej dyspozycji. Natomiast jeśli ktoś z różnych przyczyn musiałby uciekać wcześniej, to zachęcam do pozostawienia po
po tym, jak klikniecie wyjdź, takiej informacji zwrotnej na temat tego, co było mocną stroną tego webinaru, nad czym ewentualnie jeszcze popracować, tak żebyśmy mogli dla kolejnych osób coraz lepiej udoskonalać te nasze działania, bo nigdy nie wiemy, na jaką grupę trafimy, czego oczekujecie, więc mamy nadzieję, że wpisujemy się w te oczekiwania. Natomiast zachęcam do zostawienia takiej informacji dla mnie też, ponieważ jest ona anonimowa, a możecie przekazać, co było dla Was wartościowe.